Hej, dzień dobry wszystkim, zanim zaczniemy, będę wdzięczna za info, czy słychać nas, słychać mnie, słychać, widać? Dajcie znać. Mam nadzieję, że mnie też słychać i widać. To jest, to jest najważniejsze dzisiaj, <grym> żeby było słychać naszego gościa, więc, więc dajcie dajcie znać w komentarzach. Tak. Okej, okay, dziękuję, dziękuję Łukasz za info. Okej, okay, Paweł, dzięki za info. Um, w takim wypadku, hej, hej, dzień dobry. Ja nazywam się Kinga i mam dzisiaj wielką, wielką przyjemność uh, poprowadzić ten, ten webinar. Przedstawić naszego gościa um, przed webinarem. Uh, Zajmiemy się dzisiaj SEO dla wydawców, a gościem Linkhouse jest Grzegorz Strzelec, um, były head of SEO w uh, tvn były head of SEO w, uh, w Onecie. E, dziś, dziś ojciec ojciec który jest to, papa Stolten. Hej bardzo, bardzo fajnie cię widzieć miło cię słyszeć ja również Wam bardzo dziękuję za zaproszenie. To był zaszczyt, to jest wielka przyjemność, że mogę, że mogę dzięki Waszej organizacji uczestniczyć w tym webinarze. Bardzo liczę na to, że te kilka czy kilkanaście wskazówek, które udało mi się dzisiaj przekazać, będą dla wszystkich naszych słuchaczy przydatne. Nie ukrywam, że kieruję ten webinar przede wszystkim do ludzi, którzy wiedzą już mniej więcej, co to jest SEO, ale nigdy nie wiedzieli, jak to dobrze zacząć, jak sobie to dobrze poukładać. I bardzo mocno skupimy się dziś na treściach. Przede wszystkim treściach, po prostu. Stwierdziłem, że mam wybór: albo poruszyć wszystko po trochu i tak naprawdę nic, albo mocniej skupić się tylko na jednej dziedzinie, której no, nie ukrywam. Ja się czuję bardzo mocno e, i w, dzięki temu uczestnicy będą mogli wyciągnąć dla siebie więcej informacji. E, co ważne, e, no, nie, mam, nie, mam, nie mogę ukrywać. Ten webinar chciałbym, żeby też to, co przekażę, wspierało to, co robię, czyli mój kurs Papa SEO. Bardzo liczę na to, że. W tym webinarze uda mi się przekazać taką namiastkę tego, co czeka uczestników i co widzą już w tym momencie uczestnicy w moim kursie. I żeby ułatwić ten proces, stwierdziłem, że najlepiej dać jest nagrodę. Ta nagroda będzie na samiutkim końcu tego naszego spotkania dzisiejszego. Będzie polegała na bardzo fajnym kodzie rabatowym. Ten kod rabatowy będzie o tyle wyjątkowy, że będzie nawet wyższy niż ten, który będzie jutro na Black Friday. Wow. Okej, okay, that's quite something, więc, e, więc oglądajcie, oglądajcie, zadawajcie pytania Grzegorzowi, e, możecie zadawać pytania e, przez cały czas trwania webinaru, e, mamy dostęp do nich na Facebooku, będziemy zadawać je po zakończeniu webinaru. Co więcej, nie tylko Grzegorz ma dla was promocję, Link House również ma dla was promocję, e, więc jeśli wejdziecie dzisiaj na, na, do naszego, naszego panelu, e, który za chwilkę wam pokażę, na pewno jesteście z nim zaznajomieni. Widzicie, widzicie w tym momencie nowy baton oferty Black Friday Cyber Monday. W tym momencie mamy 2000, ponad 2000 portali, które, na których możecie wykorzystać, wykorzystać tę ofertę. Jest to nawet 70-75% rabatu na publikację. Tych ofert będzie jeszcze więcej jutro, czyli w Black Friday, także koniecznie koniecznie sprawdzajcie to, co czeka na was w panelu w panelu Link House. No to co, no to nie, nie przedłużamy. Oddaję Ci głos. Bardzo jestem ciekawa, co dla nas przygotowałeś I, i będę wracała do Ciebie po webinarze z pytaniami od naszych widzów. Świetnie, nie mogę się doczekać. <grych> Dobra, przedstawiać się już nie będę, ponieważ Kinga zrobiła to wspaniale. Sam bym lepiej tego nie zrobił. Mało tego, ja zawsze mam problem z tym, żeby tak bardzo otwarcie mówić o tym, co robiłem i tak dalej, bo... No uważam, że ta trochę, ta trochę tej pokory i skromności zawsze w życiu się przydaje. E, dobra, słuchajcie, ja się przełączę na naszą prezentację. O tu i jeszcze zrobimy sobie taki myk, żebym był widoczny dla was, żebyście cały czas widzieli moją łysą facjatę. E, I startujemy. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o SEO dla właśnie wydawców. E, ja zaczynam od takiego, chciałem za, od takiego slajdu zacząć, e, który ma na celu troszkę uzmysłowienie, ile warta jest moja wiedza i czy jest cokolwiek warta. E, i dlatego zadaję sobie czasami takie pytania i właśnie zadaję na tym slajdzie, czy SEO ma cokolwiek wspólnego z nauką, albo na przykład z nauką ścisłą i Odpowiedź na to jest dla mnie jedna. Nie, nie ma nic wspólnego z nauką ścisłą, ale SEO używa nauk ścisłych, takich jak matematyka czy statystyka, po to, żeby dostarczać lepszych informacji dla, dla klientów, którym to SEO wykonuje swoje usługi. I w, tym całym, I w tym całym zamieszaniu najłatwiej mi jest porównać SEO do prognozy pogody. i takie pytanie, no po cholerę z będzie mi mówił o prognozie pogody. Ponieważ uważam, że SEO ma mnóstwo wspólnego z prognozą pogody. Zauważcie, że w, Prognozy pogody często nie, nie trafiają, często są niedokładne. Dlaczego? Ponieważ prognozy pogody bazują na gigantycznej ilości danych, na obróbce gigantycznej ilości danych, aby sobie uzmysłowić, najsilniejsze komputery świata są angażowane, aby, aby prognozować pogodę. Ale jednocześnie, pomimo, że jest to gigantyczna ilość danych, to jest to cały czas promil, promila wszystkich, które występują w przyrodzie, aby móc rzeczywiście tę prognozę ogarnąć. I w SEO jest podobnie. My w SEO też mamy takie zadanie, aby troszeczkę subiektywnie umieć oceniać, to, co należy zrobić, żeby osiągnąć jakiś konkretny efekt, korzystając z bardzo dużej ilości danych, ponieważ na rynku mamy gigantycznie dużo fajnych, bardzo fajnych narzędzi, które akumulują mnóstwo informacji, ale cały czas akumulują tylko malutką część z całej bazy. Więc to powoduje, że wszystko, co dziś powiem, i wszystko, co mówię, co mówię w kursie, co mówię teraz, co mówię w różnych komentarzach, którym staram się pomagać ludziom, jest subiektywne. Jest nasączone tylko i wyłącznie moim doświadczeniem, a nie konkretnymi ścisłymi danymi, które dam sobie głowę uciąć, że tak dokładnie jest. Więc wszystko to, co dzisiaj usłyszycie, powinniście traktować troszeczkę jako wynik moich doświadczeń i. Jeśli chcecie tego użyć we własnych doświadczeniach, we własnych projektach, na pewno musicie brać pod uwagę, że strzelec po prostu się może mylić. No i co, ale spotykamy się przede wszystkim dla wydawców dziś. Jestem przekonany, że ogląda nas też dużo innych osób, ale no, z racji tego, że tak ogłosiliśmy ten webinar, wydawcy są tu dla nas najważniejsi. Więc pojawia się pierwsze fundamentalne pytanie: czy wydawcy tak naprawdę potrzebują SEO? No i ja uważam, że może jest kilku wydawców, którzy nie potrzebują, którzy bez SEO by sobie poradzili, ale ja też analizując ruch wielu portali, ponieważ jako, że pracowałem w dużych portalach i dzięki temu też analizowałem inne portale, naszą konkurencję, na podstawie tego, jak dużo często te portale mają ruchu z SEO i patrząc na ich wyniki finansowe, w wielu sytuacjach mógłbym powiedzieć, że gdyby nie ruch z SEO, to wiele z tych biznesów, wiele z tych portali byłoby pod progiem rentowności. Więc tak naprawdę SEO nie jest może najważniejszym, bo jest tylko częścią tej całej układanki, ale brak tej właśnie części, tej związanej z SEO, może powodować, że albo nasz biznes będzie nierentowny, albo tracimy bardzo istotną przewagę konkurencyjną, ponieważ nasi konkurenci to będą robić, a my nie. Więc według mnie jest to cholernie istotne, aby jednak wydawcy korzystali z tego SEO. Tak samo, z tego co ja obserwuję, bardzo wiele wydawnictw, od skoku na nowy poziom SEO, na nowy poziom ruchu z wyszukiwarek, też dzieli właśnie brak, może nie SEO, bo SEO praktycznie wszystkie portale robią, ale według mnie wiele portali dzieli brak skutecznej strategii z tego SEO. Czyli takiego uporządkowanego działania według pewnego harmonogramu, pewnych norm, który ma szansę, żeby piąć ich SEO cały czas do góry. No i co? I co, dlaczego jeszcze to SEO jest ważne? Ponieważ Google to są treści, przede wszystkim treści. Wiadomo, mówi się też się, że linki. I to jest taki no, trochę dylemat, co było pierwsze jajko czy kura. Ale jednak treści są najważniejsze. Oczywiście linki są też potrzebne, bo budują reputację tych treści, ale jednak linki bez treści sensu by żadnego nie miały. No, a wydawnictwa to też są treści, prawda? No, wydawnictwa przede wszystkim zarabiają na treściach. Więc tak można powiedzieć, że no, wydawcy handlują towarem, którym, którym, za, pomocą, za pomocą którego osiągają rentowność, i jest to właśnie treść. Dlatego właśnie o treści dzisiaj będzie najwięcej inter, informacji. No, i od czego możemy zacząć? Od tego, żeby uzmysłowić sobie, co to, uzmysłowić sobie, co to znaczy, że mamy treść i co to znaczy, że ta treść zarabia na siebie. Czyli musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że SEO jest efektywne, że jest skuteczne. I słuchajcie, to jest takie zdjęcie. I pomimo, że ono jest bardzo stare, ten screen Google pochodzi naprawdę przed bardzo, bardzo wielu lat, ale to, co na nim widzimy, to tą, tą mapę ciepła. Czy też, jak niektórzy mówią, hitmapę tego, jak reagują na wyniki wyszukiwania użytkownicy, możemy stosować do dziś. Ona do dziś jest prawdziwa, a nawet pokażę na kilka slajdów, jak bardzo potrafi być prawdziwa i jak ten złoty trójkąt, bo tak się nazywa ten efekt, który widzimy na zdjęciu, jak bardzo potrafi być jeszcze mniejszy i skupiać się tylko na początkowych wynikach. Więc można by rzec, że. Celem SEO, tak naprawdę, tylko takiego SEO, tego co robi SEO, a nie wydawca, jest umieszczenie jak największej ilości treści na naj, jak najwyższych pozycjach. I to jest taki cel SEO, i on jest bardzo słuszny. Natomiast celem, celem SEO, który ma osiągnąć to SEO dla wydawcy, jest według mnie najważniejszym pozyskanie jak największej ilości ruchu. Oczywiście ruchu kalorycznego, ruchu zbieżnego z tematyką tego serwisu czy tematyką artykułów, które się promuje. I to moi drodzy uważam, że jest najważniejszy miernik efektywności na naszych stronach internetowych, na naszych portalach. I tak naprawdę w naszych działaniach SEO używamy obu tych mierników. Przy czym używamy pozycji do pomiaru tego, czy nasze działania SEO. Przesuwają się we właściwym kierunku, ale finalnie mierzymy tą to przesuwanie się w pozycji do góry, finalnie mierzymy właśnie e, ruchem, więc to on jest najważniejszy. E, no i jak tak mówimy o tej efektywności, e, no to można zadać pytanie, to kiedy spodziewać się tych efektów? Mm. No i dlaczego nie, nie jutro? <laughs> e, więc moi drodzy, żeby każdy sobie uzmysłowił, e, w wielu sytuacjach, wiele portali ma taki komfort, że odpowiednio zoptymalizowana strategia SEO może przynieść efekty w naprawdę krótkim czasie. Za chwileczkę na następnym slajdzie pokażę jeszcze, jak niektóre typy mediów mogą osiągać efekty właściwie z dnia na dzień. Natomiast rzeczywiście wiele portali ma już teraz w miarę czy dość silną zbudowaną swoją własną reputację i jeśli tam szwankuje SEO, czyli jest silny potencjał, ale SEO nie jest wykorzystany, nie jest jego potencjał wykorzystany, to rzeczywiście można dość szybko osiągnąć efekty. Natomiast w większości przypadków na efekty trzeba bardzo długo poczekać. I czasem jest tak, że na te efekty czekamy sobie kilka tygodni, a czasami jest tak, że musimy czekać nawet kilka lat. Są branże zapytania, czy uwarunkowania techniczne naszych stron, które mówią, które wprost podpowiadają, że efekty będą na przykład nie wcześniej niż za rok. Przykładowo, Wymyślamy dziś, że jutro zakładamy nowy portal, kupujemy całkiem świeżą domenę. Możemy spodziewać się, że pomimo najbardziej wspaniałych działań SEO, przez pierwszy rok albo nawet troszkę dłużej będziemy osiągać efekty takie, no, umówmy się, no niewielkie, niezbyt duże. I dopiero po tym roku odpowiednich działań SEO, albo nawet trochę dłużej, zaczniemy osiągać takie naprawdę prawdziwe efekty mało tego, to czy i jak bardzo będziemy efektywni jak szybko osiągniemy te pozycje zależy nie tylko od nas, ale też zależy od naszej konkurencji i zależy też od, że tak to nazwę siły i Kaloryczności fraz, na które chcemy być widoczni. Przykładowo, na pewno serwis lifestyleowy będzie miał prostszą drogę do dobrych wyników, jeśli chodzi o ilość ruchu, natomiast serwis biznesowy tą drogę może mieć troszkę trudniejszą. Dlaczego? Ponieważ będzie chciał pojawiać się na frazy dużo bardziej konkurencyjne. Często też frazy z takiej przestrzeni e-commerce, w której można powiedzieć, że da się je monetyzować na bardzo wysokim poziomie. I to już powoduje, że Niektóre typy serwisów, niektóre typy portali naprawdę będą musiały długo czekać na swoje, na swoje prawdziwe efekty. I tak jak wspomniałem wcześniej, na kolejnym slajdzie wspomnę o jednej rzeczy, ponieważ wydawcy czasem mają odrobinę łatwiej, mają troszeczkę przewagę nad innymi. I mam na myśli szczególnie tych wydawców, którzy są widoczni w usłuce Google News, ponieważ no W idealnych warunkach, jeśli mamy sieć portali, kilka naszych serwisów, które są uwzględnione, to wręcz sami możemy sobie kreować trendy. I tak naprawdę możemy doprowadzić do sytuacji, w której w ciągu kilkunastu minut albo kilku godzin możemy atakować może nie najważniejsze, największe, najsilniejsze frazy e-commerce czy biznesowe, ale bardzo wiele bardzo kalorycznych, bardzo ciekawych fraz możemy atakować tylko z samym współdziałaniem grupy serwisów, które są obecne w usłudze Google News. Więc to rzeczywiście jest gigantyczna przewaga, jaką mogą Ciągnąć wydawcy, ale ja dziś obiecuję, że więcej, no prawie że nie powiem nic więcej już o Google News. Chodzi o to, że ja w wielu prezentacjach, które pokazywałem publicznie, już mówiłem tak dużo o Google News, że stwierdziłem, że jak kolejny raz to będę robił, to już naprawdę ktoś mi przypnie bardzo silną łatkę, ja już jej po prostu nie oderwę. Będzie mocnym superglubszym na do mnie. Więc stwierdziłem, że dzisiaj prawie w ogóle nie będzie o Google News, a to będzie dużo właśnie o, o treściach. No i treść, 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 treść. To jest filar SEO. Ja właśnie dzisiaj opowiem wam o czterech filarach SEO, które zawsze uważam, że występują, gdy zajmujemy się naszym SEO. Dziś powiemy sobie o tych czterech bardzo krótko, a potem przejdziemy do samej treści. Więc co to jest treść? Treść to jest, to jest tekst, którym pokazujemy Googleowi, którym musimy w odpowiedni sposób pokazać wyszukiwarkom, że nasze strony odpowiadają na jakieś konkretne problemy, konkretne zapytania. I dzieje się to w ten sposób, że jeśli my napiszemy kawałek tekstu i umieścimy w tym tekście odpowiednie informacje, które my sądzimy właśnie na podstawie tych naszych subiektywnych badań, że Google potrafi lepiej zinterpretować, to gdy roboty skanują naszą treść, mają szansę powiedzieć sobie: tak, tak, na pewno ta treść jest właśnie o tym, a nie o czymś innym. Więc te treści są jednym z takich no, fundamentalnych filarów filarów SEO. I to jest ważne, żeby te treści były zoptymalizowane we właściwy sposób. I wcale nie mówię, żeby spamować, bo często ludzie kojarzą z całą jakąś formę spamu czy niszczenia jakości materiału. Jestem jak najdalszy od takiego podejścia. Wydaje mi się, że zespół, który, z którym pracowałem w Onecie, na przykład do dziś promuje pewne wartości, jeśli spojrzycie sobie na artykuły w takiej grupie ONET, to zobaczcie do dziś, że tam jest dobrze w miarę zrobione to SEO. Oczywiście nie wszędzie, bo to jest niemożliwe i ciężko jest znaleźć taki typowy spam, jakieś upychanie fraz kluczowych. A jednocześnie to SEO tam jest na bardzo wysokim poziomie. Tym chcę właśnie pokazać, że wcale SEO, że treści i SEO, to wcale nie musi się równać spam. I to jest taka istotna rzecz, którą chciałbym, żeby każdy zapamiętał. Natomiast ważne jest to, żeby te treści były w odpowiedni sposób formatowane. Chodzi o to, że my, jako ludzie, jesteśmy w stanie dość dobrze rozumieć pewne takie zależności, które nie wynikają wprost z tekstu. No, nie wiem, przykład jakiś spróbuję wymyśleć. No powiedzmy, ale dziś za oknem jest, na, jest buro, włączę więc grzejnik. No i człowiek ma od razu skojarzenie, naszą logiką od razu kojarzymy, aha, to znaczy, że jest zimno. Natomiast dla algorytmu najczęściej, choć idą zmiany, to tak wcale nie musi działać i algorytm nie, nie, nie będzie potrafił połączyć tych różnych zdań i stwierdzić, aha, temu człowiekowi chodzi o to, że jest zimno. Więc dlatego my musimy do algorytmów mówić zdecydowanie wprost i czasami do algorytmów, a czasami też do ludzi i też to mam nadzieję pokażę w, w dzisiejszych slajdach, że czasami nawet do ludzi trzeba mówić wprost i wtedy działa to zdecydowanie lepiej, że musimy odpowiednio formatować te treści i wtedy jest to, Przyjemniejsze, przydatniejsze i użyteczniejsze dla naszych czytelników. Konkluzją z tego slajdu jest to, że SEO rozmawia z wyszukiwarkami za pomocą właśnie fraz kluczowych, i na nich się będziemy dzisiaj też bardzo mocno, bardzo mocno skupiać. Drugim takim istotnym filarem naszego SEO są linki. No bo chodzi o taką sytuację, dość no, prostą. Wyobraźcie sobie, że 100 tysięcy stron albo 100 milionów stron napisało treść na jeden i tylko jeden, tylko jeden temat. Wszyscy na przykład napisali coś o wyborach prezydenckich, wszyscy formatują swoje teksty pod frazę wybory prezydenckie. No i w tym momencie jest pytanie: no to kogo ma ten Google pokazać wyżej? Kogo? No, którą, ta, która pierwsza napisała, ta, która piąta napisała, która ma dłuższą treść. No, może takie parametry też są brane pod uwagę, ale jednak i tak w skali 100 milionów jest to niemierzalne i nie, nie dałoby się z tego skorzystać miarodajnie. Dlatego właśnie wyszukiwarka od samego początku wykorzystuje to, co jest bazą całego internetu, fundamentem całego internetu, czyli właśnie linki. Więc linki tak naprawdę są tym, co buduje naszą, naszą reputację. Ja to często przy, przyrównuję do takich głosów, jak są wybory, właśnie prezydenckie, o których wspomniałem. Wszyscy idziemy, do, wszyscy idziemy do lokali wyborczych, wrzucamy głosy do urn i w ten sposób oddajemy swój głos. No i tu, tak działa, tu działa to dość podobnie. Po zakończeniu głosowania ten algorytm Google wyjmuje z urny te wszystkie głosy, przelicza je, Odrzuca nieważne, e, sfałszowane też stara się odrzucać, chyba że jesteśmy sprytni. No i w ten sposób buduje informacje o zaufaniu do naszej strony, a właśnie przez to buduje sobie ranking. I ta strona, która. E, jest tak dobrze sformatowana jak inna, na konkretną frazę, ale ma więcej i lepszej jakości linków, czyli takich modnych głosów, ta strona po prostu wygrywa te rankingi. No i co ciekawe, w tej całej układance też można głosować na siebie. To jest ciekawe, to jest, taka, to jest takie przyrównanie do linkowania wewnętrznego. Chodzi o to, że tak jak. Wszyscy z zewnątrz mogą nas linkować. My też wewnątrz jesteśmy w stanie przekazywać tą reputację pomiędzy naszymi dokumentami. I to się nazywa linkowanie wewnętrzne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ może u wydawców nie jest to aż tak bardzo widoczne jako błąd, ale gdybyśmy weźmiemy sobie. Cały internet, wszystkie strony internetowe, to ja oceniam, że jest to jedna z największych słabości stron internetowych, czyli brak odpowiedniego linkowania wewnętrznego, brak wykorzystywania właśnie tej przewagi, że my jesteśmy w stanie głosować właśnie na siebie. Kolejnym takim elementem, filarem naszego SEO jest technologia. Przy czym koniecznie chcę zwrócić uwagę na to, że technologia. Nie oceniam, aby była bezpośrednim czynnikiem czy tam filarem SEO. Jest pośrednia, ale jest bardzo ważna. Chodzi o sytuacje, w których jesteśmy w stanie mieć tak złą technologię, że mając nawet najlepsze linki z całego świata, z New York Timesa, Wikipedii, pół Wikipedii linkuje do nas. Mamy wspaniałe treści. No i co z tego? Nic. Nie jesteśmy w stanie być widoczni w wyszukiwarce, ponieważ wyszukiwarka za pomocą swoich robotów nie jest w stanie odpowiednio tej naszej treści odczytać. Więc y, to jest taki uproszczony, w uproszczony bardzo sposób chcę pokazać, jak bardzo istotną rolę może odgrywać technologia. Ona potrafi bardzo ułatwić robotom wyszukiwarek przeszukiwanie naszej strony. Musimy być świadomi tego, że. Y, tak by ilość zasobów, które przeznacza nam wyszukiwarka Google na to, żeby nas interpretować, naszą stronę, żeby interpretować, czytać, jest ograniczona. I to, w jaki sposób wykorzystujemy te zasoby, może mieć wpływ na to, jak szybko i jak dobrze będziemy budowali nasze SEO. Więc dlatego no, w technologii warto jest zwrócić uwagę na to, żeby wszystko grało, żeby te roboty mogły przechodzić po naszych stronach w najbardziej możliwy prawidłowy sposób. No i ostatnim, ale nie najmniej ważnym, bo chyba najbardziej ważnym, choć pośrednim takim filarem SEO dla mnie jest biznes. Według mnie wszystko, co robimy w SEO, powinno się do tego poziomu, do którego się da, bo czasami jest to tylko wyciąganie jakichś hipotez, a nie twardych danych, bo czasami się ich nie da, ale jednak zawsze powinniśmy opierać to o wskaźniki biznesowe. I tak mówiłem, nie da się tego idealnie ocenić. Często jest tak, że troszeczkę zakładamy się z życiem. Czasami ślinimy palec i go wystawiamy do góry, no i powietrze rozpoznajemy, co powinniśmy robić. Wiadomo, Dobrym żeglarzom wiatr zawsze dobrze wieje. I tak właśnie jest z seowcami, więc dobry seowiec wystawia palca i on wie, w jaki sposób go wystawić, kiedy wystawić, i jemu ten wiatr zawsze dobrze wieje i dobrze zgadnie. To wynika z doświadczenia często. Ale tak czasami w SEO jest, że sołowiec nie będzie potrafił wytłumaczyć, dlaczego sądzi, że tak się właśnie stanie po zrobieniu działania X, a jednak potem to się dzieje. Więc bez względu na to, czy to się robi palcem, czy to się robi twardymi danymi, ważne, żeby to liczyć. Co mam na myśli? No, wyobraźmy sobie serwis, który chce być bardzo widoczny na frazę kredyty hipoteczne, która jest no, no istotną frazą z punktu widzenia monetyzacji, ponieważ no jeden lit czy jedna sprzedaż może przynieść, może przynieść bardzo istotne pieniążki. Więc walka tam jest zacięta. No i taki serwis stwierdził, że będzie sobie robił wszystko, żeby być na frazę, tą kredyt hipoteczny. No i działają tak sobie rok, dwa, trzy, wydają hajs, dużo hajsu, dużo hajsu. Ktoś w końcu po tych trzech latach stwierdzi: to policzmy to. No i wyszło, że wydali 800 tysięcy złotych na to w kosztach bezpośrednich i pośrednich. Czy miało to sens? No pewnie nie miało. 800 tysięcy na jedną frazę, no to wybacz, wybaczcie, ale to jest bardzo już dużo. Więc jeśli by to policzyli, zanim zaczęli te działania, ile to potencjalnie może kosztować, to są w stanie już na początku mówić, aha, to może spokojnie, może nasz serwis nie jest idealny pod to, żeby robić tą frazę w tym momencie. Może powinniśmy zacząć od zupełnie innej strony, czyli robić też frazy komersowe, które będą się motywować, ale prostsze, na początek, zróbmy je w rok, wydając dużo mniej pieniędzy. Zbudujmy sobie tą reputację i dopiero za dwa lata zaatakujmy najcięższe frazy. To właśnie jest nam w stanie podpowiedzieć ta analiza biznesowa, bo od początku będziemy wiedzieli, z czym się mierzymy i jaki mamy potencjalny zwrot z inwestycji. No i tyle, słuchajcie, koniec już takich dyrdymałów o biznesach i tak dalej, o technologii, przechodzimy już czysto do treści. Gdy mówimy o treści, no warto sobie odpowiedzieć na pytanie, chociaż tu chyba taka mała dygresja, bo ja teraz będę i czasami będę mówił o robocie jako o człowieku. dawał mu takie cechy ludzkie, jest to błąd taki poznawczy, ale mi się wydaje, że dlatego, żebyśmy lepiej sobie to wytłumaczyli, lepiej zrozumieli, może nawet warto to robić w tym wypadku. Więc robot zaczyna czytać nasz dokument od góry, stara się zachowywać dokładnie tak jak użytkownik. Wcale to nie oznacza, że on to fizycznie rzeczywiście tak robi. To działa zupełnie inaczej, ale algorytmy i programy, które stoją potem za tą treścią, którą pobrał Google, starają się tą treść tak właśnie przerabiać, aby ją ułożyć dokładnie tak samo, jak ona występuje na stronie. Nie ma co się oszukiwać. Nawet dla nas ludzi to, co znajduje się wyżej na stronie, jest ważne, jest istotne. Więc. Z Google jest dokładnie tak samo. To, co znajduje się wyżej na stronie, może mieć potencjalnie wyższą wartość. Więc, gdy na przykład mówimy o umieszczaniu fraz kluczowych, warto zastanowić się, czy te elementy, które znajdują się wysoko na naszej stronie, nie powinny być w lepszy, bardziej odpowiedni sposób nasycone właśnie frazami kluczowymi. Oczywiście są wyjątki od tego, są sposoby, żeby przenosić roboty do niższych partii treści. To nie jest temat tego odcinka, po to zapraszam bardziej już do kursu. Natomiast warto sobie uzmysłowić i zdać sprawę. Mało tego, i to jest bardzo subiektywne, ale ja oceniam też, że nie powinniśmy patrzeć na to tylko w ten sposób, że roboty przechodzą od góry do dołu. Powinniśmy też patrzeć na to, że roboty przechodzą od strony lewej do prawej, przynajmniej w naszym języku, w arabskim pewnie będzie, pewnie będzie, pewnie będzie odwrotnie. Czyli. Musimy zwrócić też uwagę na to, że to, co znajduje się bliżej lewej strony w zdaniu, na przykład, może mieć istot, istot, większą wartość niż to, co znajduje się z prawej strony. Ja takiego podejścia używam i często zalecam takie, używanie takiego podejścia, a szczególnie w pewnych elementach strony, na przykład w title, o którym zresztą za chwilkę będziemy sobie mówić. No i tyle. No i słuchajcie, bo powiedziałem słowo frazy kluczowe. Tak, wreszcie padło to, to słowo. Co to są frazy kluczowe? Wybaczcie dla tych, którzy są bardziej znajomieni z SEO, że poruszam też podstawy, ale ja muszę założyć, że oglądają nas też osoby, które no trzeci albo piąty raz w życiu, zakładam, że nie pierwszy, usłyszały ten akronim. Więc chwilkę też o tym muszę opowiadać. Co to są więc te frazy kluczowe? Otóż to są w takim najprostszym ujęciu, są potrzeby ludzi. Potrzeby ludzi, które zostały wyrażone w formie tych fraz, które oni wpisują w wyszukiwarkę. Problem z nimi też polega, polega też na tym, że często one są wpisywane w wyszukiwarkę w formach nieodmienionych albo w formach, które są wręcz niegramatyczne. I potem słowcy zderzają się z problemem w jaki sposób ich używać na stronie. No bo jak umieścić poprawnie w treści, która jest fajna, ładna, za którą zapłaciliśmy kilkaset złotych, buty opinie. No kurde, no tego się nie da umieścić. No chcemy umieścić frazę zupełnie inną, opinie o butach poprawnie gramatycznie. Więc to są rzeczywiście dylematy. Pewnie troszeczkę jeszcze sobie o nich dzisiaj powiemy. O tym, w jaki sposób korzystać z fraz z błędami. Natomiast rzeczywiście są takie dylematy. Natomiast występują na stronie miejsca właśnie takie jak title, o którym za chwilę powiem, w którym najczęściej i tylko wtedy, kiedy się da, oczywiście, powinniśmy używać właśnie fraz w formie nieodmienionej. I nie wynika to tylko i wyłącznie z SEO, ale wynika to też z tego, w jaki sposób działa mózg człowieka. Ale to za kilkanaście, za kilka slajdów sobie do, do tego dojdziemy. Dobrze. Frazy kluczowe to nie tylko nasze frazy takie, e, główne, bo umówmy się, każdy artykuł ma swoją frazę główną, taki swój główny wątek tematyczny, wokół którego się poruszamy w naszym materiale. E, no i on często właśnie z, z punktu widzenia SEO jest takby tak namaszczony na samej górze tą frazą kluczową, główną, najważniejszą. Ale musimy też pamiętać, że Nasz artykuł to nie jest tylko ta fraza główna, powiedzmy, no, nie wiem, no, wybory prezydenckie. Nasza treść składa się też z innych rodzajów fraz, które powinny być w takim materiale zawarte i na które powinniśmy zwracać uwagę. Jednym z, takim, jednym z takich typów fraz, na które powinniśmy zwracać uwagę, są frazy longtail. Chodzi o to, że nasz artykuł może odpowiadać nie tylko na. Tą główną frazę kluczową, powiedzmy wybory prezydenckie, ale może też odpowiadać na szereg pytań, które są z tymi wyborami prezydenckimi związane i te tematy powinny być i mogą być zawarte w tym materiale. Mało tego, o czym też dzisiaj powiem, jest to ważne też z innego powodu, ponieważ Google ocenia naszą treść nie tylko pod kątem tego, jak często będziemy powtarzali w tym materiale frazę wybory prezydenckie. Choć to, do, 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 do tego dojdziemy później, jak często. Ale też zwraca uwagę na to, czy my, czy nasza treść jest kompletna. Tylko my czasem tę kompletność rozumiemy troszeczkę inaczej, niż rozumieją, znowu nadawanie cech ludzkich, niż rozumieją to algorytmy wyszukiwarki. Ponieważ, no. My, jako ludzie, potrafimy pewną logiką ocenić, aha, ta treść jest wyczerpująca, kompletna. Natomiast Google działa troszkę inaczej. Działa przede wszystkim za pomocą matematyki, działa za pomocą statystyki, używa różnych algorytmów, na przykład Word2Web, które pomagają znaleźć związki pomiędzy różnymi frazami występującymi na stronach i właśnie dzięki temu pozwalają ocenić, czy dana treść jest kompletna, czy nie. Ale do tego też sobie dojdziemy. Nie, nie, chcę, nie chcę spalić kilku kolejnych, kilku kolejnych slajdów. Dobra, co to są te frazy, frazy longtail? To są tak, takie, tak zwane frazy uzupełniające frazę główną, które powinny znaleźć się w materiale. I one bardzo często są adresowane za pomocą naszych tytułów. Czyli powiedzmy, mamy naszą frazę wybory prezydenckie, a oprócz tego mamy na przykład frazę kiedy są wybory prezydenckie, Kim są kandydaci na wybory prezydenckie? I takich fraz możemy wyselekcjonować sobie kilkanaście dzięki różnym narzędziom, które pozwalają nam taką pracę wykonać. I dobrze napisany materiał powinien być właśnie kompletny, powinien być połączony z. Z tą frazą główną oraz tymi frazami longtail. Wtedy mamy według mnie większą szansę, że nasz algorytm po pierwsze zajmie lepszą pozycję na samą frazę wybory prezydenckie, ale też będzie mógł w tej wyszukiwarce odpowiadać na te pytania tak dłuższe, te właśnie pytania, które nazywają się longtail. I jeszcze mamy jeden rodzaj fraz. Które ja sobie nazywam frazami zależnymi. Występuje więcej tych nazw, tych, tych fraz zależnych. To niektórzy mówią frazy semantyczne, niektórzy mówią frazy LSI. No, są różne formy nazywania. Ja sobie to nazywam frazami zależnymi. O co, chodzi, o co chodzi z tymi frazami? Otóż, kiedy, no powiedzmy, jakiś przykład. Kiedy mówimy beton, budujemy artykuł o betonie, na przykład. Piszemy, powiedzmy, artykuł, jak zrobić dobry beton. To chodzi o to, że my w tym artykule powinniśmy zawrzeć frazy, które nawet nie mają w ogóle wyszukiwań, albo mają ich bardzo mało, albo są wręcz niezwiązane, tak by semantycznie z tą, frazą, z tą frazą beton, ale powinny być w tym materiale zawarte. O czym mówię? Jeśli mamy frazę beton, to automatycznie z betonem kojarzy nam się co? Piasek, żwir, woda, budowa, remont i tego typu rzeczy. I chodzi o to, żeby te frazy tam właśnie w tym materiale były zawarte. I chodzi o to, że Google też zwraca uwagę na takie rzeczy. Czyli tymi frazami zależnymi niekoniecznie chcemy budować widoczność w wyszukiwarce na nie, ale dzięki nim jesteśmy w stanie zapewnić lepsze pokrycie tematyczne całego materiału. Więc dlatego te frazy semantyczne też do naszego materiału powinny być dobierane. Tu mam przykład, akurat Surfer SEO. To nie jest dokładnie idealny przykład fraz zależnych. To, to, co jest na żółto po lewej stronie, zaznaczone na slajdzie, ale mniej więcej podpowiada o co chodzi. Zobaczcie, tam są frazy, które na pierwszy rzut oka, niektóre z nich no, mało są związane z tematem, który został tam poruszony w tym kalkulatorze, prawda, w tym materiale czy w tej frazie. Natomiast one występują w treściach, które poruszają właśnie tę frazę, więc też powinniśmy myśleć o tym, żeby je zaprzeć. Podobną funkcjonalność ma narzędzie polskie nasze Senuto, które też ma swój bloczek frazy zależne, w którym właśnie możemy sobie takie frazy znaleźć. Ma też taką funkcjonalność tylko inaczej troszeczkę poukładane narzędzie Surfer SEO. Nie wiem, które lepsze. Nie próbuję oceniać. Ja korzystam z obu tych narzędzi i korzystam z Senuto i korzystam z Serfera SEO. Serfer SEO wychodzi troszeczkę tak jakby dalej w tym momencie. On nawet nie nazywa tych fraz frazami zależnymi, ale gdy chcemy napisać materiał na jakąś konkretną frazę, to w swoim narzędziu, które nazywa się Content Editor, pokazuje wszelkie możliwe zależności, które występują w treściach, które też poruszają tę frazę. Więc mamy tam wypisany zbiór różnych form gramatycznych, odmian innych fraz, które powinny wystąpić w naszym materiale. I to jest bardzo przydatne narzędzie. Nie zawsze z niego musimy jeden do jednego korzystać. I to wymaga pewnie, pewnie troszeczkę doświadczenia, ale jest na pewno szalenie, do, szalenie dobrą podpowiedzią, w jakim kierunku powinien rozwijać, w rozwi w jakim kierunku powinna rozwijać się treść naszego materiału. E, no jak już tak tu jesteśmy, to na pewno nie sposób nie wspomnieć też o samych pozycjach. E, tak jak pokazałem w tym złotym trójkącie, i ten slajd to chyba powinien być w ogóle wyżej, tam przy tym, e, przy tym złotym trójkącie. E, ten złoty trójkąt pokazuje, że najbardziej klikalnymi frazami w wynikach wyszukiwania są frazy, które znajdują się w top 1, w top 2 i w top 3. Czasem w niektórych sytuacjach mogą wyszukiwać się dobrze materiały, które znajdują się na dalszych pozycjach niż ta pozycja 1, 2, 3, ale jednak ta pozycja 1, 2, 3 jest bardzo ważna. Dlaczego? Ponieważ ja sobie dzielę frazy na dwa typy. Dzielę sobie frazy na frazy opinii i frazy faktu. Czym też one są? No, wyobraźmy sobie frazę, powiedzmy, fraza opinii, jaką sukienkę wybrać na studniówkę. To jest czysta fraza opinii. To jest fraza, w której ktoś zadaje pytanie i... Na pewno może poszukiwać więcej niż jednej odpowiedzi, ponieważ nie ma jednej jasnej odpowiedzi na to pytanie. Ona zależy od gustu, od tego, w jaki sposób ktoś zaprezentuje swój towar, od koloru, od bardzo, bardzo wielu czynników. Co się dzieje, kiedy ludzie wpisują w wyszukiwarkę takie frazy opinii? dzieje się to, że ci ludzie potrafią w równym stopniu przeklikiwać wszystkie, wszystkie po kolei wyniki wyszukiwania. Czyli nie klikają tylko w wynik pierwszy, drugi albo trzeci, ale klikają też czwarty, piąty, dziesiąty, a czasami nawet na drugiej i trzeciej. Stronie wyszukiwania są wyniki klikalne. E, I to są frazy opinii. Natomiast z drugiej strony, i według mnie takich fraz jest bardzo, bardzo dużo, jak nie najwięcej, to są frazy faktu. E, przykład. E, ile ludzi ma Ziemia? E, to jest fraza faktu. I odpowiedź wystakuje nam w pierwszym artykule. Ziemia ma 7,5 miliarda ludzi. E, na na Ziemi mieszka 7,5 miliarda ludzi. Mamy odpowiedź, więcej nie potrzebujemy, wychodzimy. Nie mamy absolutnie żadnego powodu, żeby klikać w drugi wynik, albo w trzeci, albo w czwarty. Uzyskaliśmy naszą, naszą odpowiedź. Mało tego, choćby ta odpowiedź była trochę błędna, to i tak będziemy wierzyć. Choćby tam było, że Ziemia ma 7,8 miliarda ludzi, albo 7,9 miliarda ludzi, to i tak uwierzymy i nie będziemy szukali dalej. Oczywiście, jeśli napiszemy, tam ziemia ma pół miliarda ludzi, no to ktoś wtedy mm, mówi, powie, aha, coś tu jest nie tak. Ale w zdecydowanej większości przypadków ludzie oczekują w takich pytaniach konkretnej odpowiedzi, dostają konkretną odpowiedź i nie mają kompletnie potrzeby, żeby szukać dalej. I zobaczcie sobie ten slajd, który jest nam na, na tu pokazany. To są właśnie przykłady fraz faktu, gdzie z pierwszego miejsca. Wchodzi 90% czasami, procent ludzi. Rozumiecie, 90% ludzi wchodzi z pierwszego miejsca. Drugie, drugie miejsce nie ma już żadnego znaczenia praktycznie. Zbiera się ochłapy na drugim miejscu już. Więc dlatego tak ważne jest, żeby umieć odpowiednio klasyfikować swoje frazy kluczowe. Odpowiednio je selekcjonować i dzięki temu wiemy, jaki jest cel do tej frazy. Powiedzmy, mamy frazę faktu, i wiemy, jeśli chcemy zgarniać naprawdę ten cały tort, to tylko pierwsza pozycja nas interesuje i żadna inna. Ja się zderzyłem z czymś takim już dawno temu. Kiedyś budowaliśmy serwis Program TV. No i przedumni z siebie doszliśmy do drugiego miejsca i mówimy, co się dzieje do cholery, dlaczego nie ma z tego ruchu? Dlaczego my ochłapy zbieramy? No, i tyle okazało się, że no na pierwsze miejsce miał inny serwis, który zbierał 95% właśnie ruchu z tej frazy. Więc to pokazało, to, to mnie w tamtym momencie już uzmysłowiło, jak bardzo ważne jest właściwe selekcjonowanie fraz kluczowych i jak bardzo ważne jest nadawanie frazom kluczowym odpowiednich właściwości. One mogą być różne, zależne od naszego serwisu, od naszych potrzeb, od naszego planu, tego co chcemy osiągnąć. Ja mam taki swój model, którym sobie, który sobie, z którego sobie najczęściej korzystam, nie zawsze, bo jak nawet krowa jednej łąki nie gryzie, więc nawet ja mam odstępstwa od własnych norm i są serwisy czy projekty, w których łamię własne reguły, ale co do zasady, jednak one zawsze mi z tyłu głowy przyświecają i staram się zawsze myśleć kategoriami tych reguł, które Wam za chwilę, za chwilę pokażę. Więc ja sobie dzielę... Ja sobie dzielę frazy kluczowe, ale zanim dojdziemy do dzielenia samych fraz kluczowych, zaczynamy od dzielenia samych form monetyzacji, ponieważ wyszedłem w tym modelu wyszedłem sobie z założenia, że najważniejszy jest biznes, najważniejszy jest model biznesowy, ponieważ celem tego, co robię, jest sprzedaż, jest to, żeby golić hajs. Po prostu, no nie oszukujmy się, tak jest. Więc wyszedłem z założenia, że najważniejszym, co mam zrobić, to jest podzielić formy monetyzacji na. Na, 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 różne, na różne części. No i w ten sposób, i w takim dzieleniem, tam na początku miałem chyba 30 różnych form reklamy i tak dalej, ale stwierdziłem, że to jest za dużo, trzeba to łączyć. I w końcu finalnie udało mi się to połączyć właściwie w cztery formy reklamy, i wszystko, co jesteście w stanie wymyśleć, jestem w stanie wrzucić w któryś z, z tych czterech worków. Więc mamy taką tradycyjną reklamę, nazywa się to czasami reklama displayowa, yy, która jest wszędzie, która jest no, typowa na portalach, występuje no, dosłownie wszędzie. To jest forma reklamowa, która dorobiła się już nawet własnej choroby, która nazywa się ślepotą banerową, czyli użytkownicy widzą reklamy, ale ich tak naprawdę nie widzą, nie wiedzą, co się na nich znajduje, bo jest ich tak dużo. One oczywiście mogą działać. To nie jest tak, że one całkowicie nie działają, sam czasami z nich korzystam w odpowiednich warunkach. Natomiast tak, to jest tak jedna forma reklamy. Potem, według mnie, mamy następną formę taką sprzedaży to nazywa się reklama natywna. Co to jest reklama natywna? No to jest ta reklama, gdzie hmm, na przykład Volvo hmm, pokazuje, w jaki sposób w latach 60. czy 50. wymyśliła pasy bezpieczeństwa. E, więc nie ma tu na celu promocji swojej marki, ma tylko na celu pokazanie: oho, cześć, jesteśmy, występujemy na tym świecie i tyle, koniec. I mało tego, zbudować pewien taki switch pomiędzy jakimś problemem społecznym a własną marką. Dzięki temu, właśnie dziś. Volvo to robi systematycznie i bardzo skutecznie od dziesiątek lat, i dzięki temu dziś markę Volvo zawsze kojarzymy z bezpieczeństwem. I, na tym właśnie, i to jest właśnie idealny przykład, właśnie reklamy natywnej. Następną formą jest marketing treści, formą, którą możemy, za pomocą której możemy monetyzować nasze treści. Więc jest, jest typowy content marketing. Ta sytuacja, w której Odpowiadamy na różne problemy ludzi, potrzeby ludzi. Już konkretnie, ktoś ma problem, chce kupić samochód, nie wiem jak, to znów to Volvo wychodzi nam z tekst, wychodzi nam z reklamą albo z tekstem: Umów się na jazdę próbną w naszym serwisie, poznaj wszystkie walory naszego, naszego nowego Volvo. I to jest typowy content marketing. Tu już atakujemy konkretne problemy, konkretne potrzeby ludzi. No i finalnie cały e-commerce, który mamy tu zebrany, czyli lead generation, czyli ostatni punkt generowania leadów, gdzie już trafiamy na człowieka, który jest zainteresowany czysto zakupem. On już, on już wszystko wie, on już jest świadomy, już się zdecydował dawno temu, on chce w tym momencie kupić. I oczywiście mamy mnóstwo tu różnych sposobów monetyzacji, mamy różne modele, CPM, CPC, CPS, CPL i jeszcze wiele innych, ale tak tu chodzi właśnie o to, żeby, żeby już sprzedawać. Dobra, za dużo tym marketingu. No i teraz zobaczcie, jak ten mój model, który sobie stworzyłem, fajnie się wpisuje całkiem nie przypadkiem w ścieżkę zakupową. Zobaczcie, idealnie, tradycyjna reklama to jest typowe public relations. Potem mamy reklamę natywną, która mówi o świadomości produktu. Potem mamy marketing treści, który jest związany z tym etapem, którym jest zainteresowanie produktem, albo jakimś problemem czy potrzebą. No i finalnie mamy zakup. Więc mamy no, w takim skrócie pewnym ale przedstawioną tu całą naszą ścieżkę zakupową. I pytanie, co to do cholery ma wspólnego z SEO? No ma, no ma, no zobaczcie. Ja sobie w, takim, w tym modelu podzieliłem sobie frazy na cztery typy. Na frazy brandowe, frazy typowo zasięgowe, frazy informacyjne i frazy produktowe. I zobaczcie, i dzięki temu... Zobaczcie, jak mi się to wszystko pięknie tutaj łączy. Mi się pięknie wpisuje w ustawianie różnych celów dla różnych fraz. Czyli już w tym modelu, tak sobie selekcjonując frazy, jestem w stanie wyselekcjonować grupę fraz całego worka, które sobie za pomocą researchu wybrałem i powiedzieć: ok, to są frazy zasięgowe. Tu nie spodziewam się, że będę miał sprzedaż. Drogi kliencie, te frazy fakt są interesujące, korcą cię bardzo, bo one są takie, że mają bardzo dużo ruchu. Więc, tak, rzeczywiście tu możemy w ciągu perspektywie dwóch lat osiągnąć nawet 2 miliony sesji miesięcznie. Ale nie spodziewajmy się tu sprzedaży. Spodziewajmy się tu tylko i wyłącznie budowania świadomości naszej marki. Zdarzy się sprzedaż. Oczywiście to nie jest tak, że w ogóle nie. Mało tego, tych ludzi potem można różnymi działaniami marketingowymi przesuwać dalej na pierwsze zakupowej, na kolejne frazy, na frazy informacyjne, na frazy produktowe i finalnie, i finalnie na samą sprzedaż. Więc to się da robić, ale chodzi o to, żeby tym podziałem robić to świadomie. Zakładać lepszą strategię dla klienta czy dla siebie, kiedy dla, dla samych siebie wykonujemy to SEO. E, ponieważ daje nam to jedną właśnie gigantyczną przewagę, że możemy do tych typów fraz przypisywać różne właściwości. Na chwilę podgląd wyłączę, żeby było widać cały slajd. Off, o, tak. E, więc zobaczcie, tu sobie wybrałem jakieś takie proste, jakieś takie bardzo proste właściwości, jak konwersja, spodziewana konwersja na różnym typie fraz i spodziewany zasięg. I zobaczcie, jak on się zmienia. I to już są właśnie przykłady, w jaki sposób możemy lepiej budować dzięki temu strategię. Możemy dopisać sobie właściwość trudność frazy, możemy sobie dopisać właściwość ilość linków i dziesiątki właściwości, które są dla nas wygodne i potrzebne, które będą pozwalały nam w dużo lepszy sposób zbudować tę ofertę dla klienta. Hmm, czy wewnętrzny, nawet jeśli robimy to SEO, to e, ten projekt dla samych siebie. Więcej na pewno w kursie, w moim kursie SEO o tym będę opowiadał, bo tu, jeśli byśmy mieli to rozbić jeszcze na czynniki pierwsze, o wszystkich właściwościach sobie powiedzieć, to pewnie byśmy godzinę tylko na tym spędzili. Więc lecimy sobie dalej, po resztę zapraszam do kursu. Natomiast teraz schodzimy sobie poziom już niżej. Czyli schodzimy sobie już do samego materiału. Powiedzmy, mamy już całe nasze portfolio fraz, wyselekcjonowane, 1000, 2000, 5000 fraz nam wyszło w wyniku researchu. No i teraz do każdego materiału musimy zrobić tak by oddzielny brief, każdy czasami to jest wielkie słowo, my sobie brief kojarzymy, że mamy zestaw sześciu kartek A4, wypisane przeróżne rzeczy, niekoniecznie to może na tym polegać, nasz brief może być Excelem, gdzie w kolumnach mamy różne rzeczy powpisywane i tak naprawdę jeden arkusz Excela jest całym naszym briefem dla całego serwisu, więc, ale ja nazywam to briefem po to, żeby, bo to jest najlepsze słowo, które pasuje do tego, co musimy w tym momencie zrobić, ponieważ co musimy zrobić? Wybrać dla każdego materiału cztery rodzaje fraz, czyli musimy właśnie wybrać frazę główną, musimy wybrać frazę Cocktail, frazy semantyczne, czyli te frazy zależne, o których mówiłem, no i musimy wybrać frazy do linków. Po co do linków? Chodzi o to, żebyśmy już na etapie planowania materiału zakładali, dokąd będziemy z tego materiału linkować. Czyli co chcemy zbudować z tym materiałem, jakim innym, innym materiałom chcemy pomóc. Dlaczego? Ponieważ ta praca, jeśli będzie wykonana już po stworzeniu materiału albo na przykład rok, powiedzmy, jak budzimy się po dwóch latach naszego SEO i mówimy, dobra, czas na linkowanie wewnętrzne, to wtedy mamy do wyboru tylko tak, troszeczkę na oślep walenie jakimś, jakimś automatem, zbudowanie jakiegoś narzędzia, które będzie niedoskonałe, bo bardzo, to jest bardzo ciężki proces, albo mamy trzecią opcję, która jest kompletnie nieopłacalna, chociażby była najlepsza, czyli przerobienie tego procesu ręcznie. Mamy 10 tysięcy materiałów, przelinkujmy to wszystko ręcznie, tak, tylko to jest robota na kilka miesięcy, albo nawet kilkanaście miesięcy, w zależności od skali serwisu, będzie kosztowała pracę czasem więcej niż jedna Człowieka, i finalnie może się okazać, że to jest kompletnie nieopłacalne biznesowo dla nas. Więc z tego, powodu, z tego powodu ja sugeruję, żeby frazy do linków, po to, żeby budować to linkowanie wewnętrzne, o którym mówiłem, które jest taką bolączką tego SEO, żeby było planowane już od samego początku. No i co, mamy słuchać słuchajcie tą frazę sobie główną, e, tu mamy wybraną jakąś discount, discount calculator, e, więc potem do tej frazy musimy sobie dobrać frazy long tail. No i to czasami nastręcza pewnych trudności, w jaki sposób dobierać narzędzia. E, są bezduszne, że tak powiem. Więc wymieniają nam po kolei, według różnych kryteriów, różne frazy, które występują, a są związane z tą frazą. Więc czasami trzeba, żeby wybrać dobrze te frazy long, -tail, czasami trzeba uciekać się troszeczkę do sztuczek, do sprytu, żeby móc wyselekcjonować je w lepszy sposób. Więc czasem, ja dzisiaj posługuję się semrażem, bo ja często się posługuję takimi narzędziami właśnie jak to jak na przykład Content server Seo i Content Editor. A dzisiaj chciałem troszeczkę więcej pokazać SEMRusha, które też jest fajnym narzędziem. Dzisiaj najczęściej będę jego używał. Natomiast od razu mówię, inne narzędzia działają na bardzo, podo bardzo podobny sposób. Mają podobne funkcjonalności i podobne rzeczy możemy w nich robić. Więc tak naprawdę, bez względu z jakiego narzędzia się korzysta, to, co teraz mówię, można w każdym z nich w jakiś sposób osiągnąć. Więc no wracając, czasami wpisując już samą naszą frazę główną, dostajemy podpowiedzi innych fraz, które są z nią związane. I po odpowiednim odsianiu tych, które są kompletnie niezwiązane, albo po odsianiu tych, które są takim no, bardzo bliskim synonimem naszej frazy głównej, e, tylko rozwinięciem, jakby frazy głównej, te odrzucamy, no ale gdzieś tam te perełeczki możemy sobie złapać. No i tu nam się udało jak już tam jedną frazę sobie złapać e, i tyle. No ale mówimy, no trochę mało ta jedna fraza long tail. Powinniśmy, iść, i, powin, powinniśmy ich mieć troszeczkę więcej. E, ja polecam, żeby ich było, no. Znowu problem. Dobra, polecam. Polecam, że powinno być ich nie mniej niż 5, choć sam przeczę sobie, bo uważam, że to, ile ich powinno być, powinno być wynikiem analizy i narzędzi, a nie, a nie tego, co sądzi Grzesiek Papa Strzelec. Więc, ale jeśli już mam strzeć jakąś liczbę, to uważam, że taki rozsądek długości materiału każe. Mu, no przynajmniej te pięć fraz mieć. Wtedy ten materiał wygląda według mnie po prostu już tak zdrowo. Na bazie pięciu fraz long, day, pięć różnych śródtytułów, czyli około dziesięciu akapitów treści, to jest taki już zdrowy miarę artykuł. Tylko to pamiętajcie, pamiętam, to jest strasznie subiektywne, więc nie chcę się w, to, w tę dyskusję bardziej angażować później, będę zbywał takie pytania, czy na pewno pięć, a ja sądzę, że sześć. Dobra, co możemy dalej zrobić? Czasem sobie możemy wejść w inne raporty takiego, takiego narzędzia. Powiedzmy, tu sobie wejdziemy w raport related i tam możemy znaleźć frazy kolejne, które już nie muszą zawierać wszystkich członów naszej frazy, ale są związane. No i tu możemy złapać sobie kolejne frazy, które są związane z naszym, z naszym tematem przewodnim i znowu wyselekcjonować sobie następne frazy do, do naszego long tail. Co jeszcze? Gdy nawet to zawiedzie, możemy pójść dalej. Jeśli nasza fraza składa się z więcej niż jednego słowa, to możemy wyeliminować jedno z tych słów i zobaczyć, co nam się wpisuje, co nam się wyświetla, gdy usuniemy jedno, jedno słowo z całej naszej frazy. Czyli uogólniamy frazę i patrzymy, co jeszcze nam się pojawia. No i w tym wypadku cyk mamy następne dwie frazy i, i już mamy całkiem, całkiem przyjazną bazę do, do budowania. Natomiast o tych frazach zależnych troszeczkę już mówiłem. W Serper SEO e, najczęściej możemy je znaleźć tu po lewej stronie w tym raporcie słów kluczowych, e, w tym Keyword Magic Tool. E, w Senuto też możemy je znaleźć, to jest dokładnie zakładka frazy zależne, więc już tam możemy je wyselekcjonować. E, potem, e, potem mamy jeszcze, powiedzmy, content editora, w którym też one się tak nie nazywają, tak jak mówiłem wcześniej, ale też w content editorze w Surfer SEO mamy spis tych wszystkich fraz, które powinniśmy, które powinniśmy myśleć o tym, żeby umieścić w naszych, w naszych materiałach. No i finalnie mamy te frazy do linków, czyli tak jak mówiłem wcześniej, już na samym tenkim początku powinniśmy próbować tworzyć sobie tą sieć powiązań. Ta sieć powiązań powinna wyglądać tak, że czasami są to same. Frazy, czyli linkiem jest sama fraza kluczowa, ale też częściej powinniśmy patrzeć, aby linkiem nie była tylko sama fraza kluczowa, ale też fraza z jakimś kontekstem. Czyli powinniśmy w tych linkach zwracać uwagę na to, żeby... Tworzyć je nie tylko dla robotów, ale też, żeby tworzyć je dla samych ludzi, po to, żeby oni klikali, bo kliknięcie, co to, to znaczy kliknięcie w serwisie, wydawni w wydawnictwie, oznacza page views, oznacza kolejne wyświetlenie reklam, oznacza przychody, więc tak naprawdę nam zależy na tych, na tych page viewsach. Więc tak naprawdę warto łączyć w takim wypadku to SEO z, takim typowym, z taką typową potrzebą biznesową i te linki powinny wyglądać po prostu bardziej pod użytkownika. Zresztą będzie dokładny slajd o tym. Ale słuchajcie, czasami ta fraza longtail, czasami w tych frazach longtail zderzamy się z pewnym problemem, w którym okazuje się, że wyszukujemy longtail, który okazuje się, że ma więcej wyszukiwań niż nasza fraza główna, albo niewiele mniej. Przykład: tu jakiś tam volume kalkulator ma 33 tysiące wyszukiwań. A na przykład volume of a prism ma 15 tysięcy, a volume of a cylinder ma 230 tysięcy. Więc niby nam wyszło w naszej analizie, że to powinny być frazy long tail, a tak naprawdę powinniśmy w takim momencie stworzyć z tych fraz oddzielny materiał, całkowicie oddzielny tekst. I do niego dobrać swoje własne frazy longtail, Więc to jest też taka pułapka, na którą zwracam uwagę, i na którą, którą, się powinno, którą się powinno uwzględniać, żeby nie zrobić sobie sytuacji, w której będziemy w bardzo zdawkowy albo w zbyt minimalistyczny sposób traktować frazy, które tak naprawdę są dla nas budulcem naszego serwisu i powinny być całkowicie oddzielnym materiałem. Więc tylko tak zwracam uwagę, żeby nie wpaść w tę pułapkę. No i potem pytanie, jak używać tych fraz kluczowych. Czy tych, czy tych głównych, jak to rąk, tych semantycznych, więc powinniśmy używać ich tak często, jak się tylko da, o ile nie wpływa to na jakość materiału. Czyli jakość, ta fizyczna jakość dla użytkownika powinna być absolutnym kluczem. Ale to jest takie podejście, że tak to nazwę, no bardzo subiektywne. E, więc ja jednak znów bym się uciekł do właśnie, no, na przykład content editora, czy tego typu narzędzi, które są nam w stanie podpowiedzieć dokładnie, ile razy powinniśmy tą frazę użyć. I też nie musimy stosować się idealnie. Jeśli content editor powie, że e, mamy tam 30 fraz, które powinniśmy użyć i każda z nich po trzy razy, czyli łącznie powinniśmy użyć 90 powtórzeń różnych fraz, które są z tym materiałem związane, to wcale nie jest tak, że musimy się jak ślepi tego trzymać. Absolutnie nie. Ale mamy wskazówki, Jaki to jest kierunek, czy bardziej 2, czy bardziej 20? A to już jest różnica: między 2 a 20 jest duża różnica. Więc w ten sposób częściej powinniśmy korzystać z, z takich narzędzi, i, i to, jest właści, to jest właściwy wyznacznik tego, co powinniśmy robić z tymi frazami kluczowymi, jak często ich używać. Czyli nie nasza subiektywna ocena, a tyle i tyle. Jednak w tym wszystkim i tak zawsze powinniśmy pamiętać, że jakość dla użytkownika jest tu fundamentalna. No i dobra, tytuł SEO. Chyba najważniejsza rzecz, jaka występuje w naszym, czyli właściwie można powiedzieć, że bez zapowiedzi przeszliśmy do modułu, gdzie dokładnie w tych frazach używać i w jaki sposób. No to tak, jesteśmy już w takim module. No i pytanie, dlaczego tytuł SEO jest tak bardzo ważny? Według mnie jest to najważniejsza część naszej strony. Pierwotnie ten tytuł SEO był, on się nie nazywał tytuł SEO, to, się to był zwykły znacznik title, który służył tylko i wyłącznie do tego, żeby wyświetlić alternatywny tytuł na pasku przeglądarki, tak jak tą strzałeczką jest tu pokazane. Natomiast dopiero jak powstało Google, sprawa się troszeczkę zmieniła, pojawiła się gorączka SEO i ten tytuł zaczął pełnić zupełnie inną rolę, ponieważ Google zaczął używać tego tytułu jako link w wynikach wyszukiwania. I w tym momencie nabrał on gigantycznego znaczenia. Fundamentalnego, właściwie dla SEO, dla SEO, ale też takiego pośredniego SEO, ponieważ ten tytuł w wynikach wyszukiwania jest absolutnie pierwszym miejscem styku użytkownika z naszą treścią. Więc w taki sposób, jakby tym tytułem, tym niebieskim linkiem się pokażemy tam, od tego zależy, czy użytkownik kliknie w naszą stronę, czy nie kliknie. Więc czasem jest tak, że dobry tytuł potrafi z dalszej niż pierwsza pozycji, przynieść nam równie wymierne efekty, co pierwsza pozycja. Albo czasami no, lepsze, to może przejaskradziłbym sytuację, ale rzeczywiście potrafi nam zapewnić bardzo fajne efekty, pomimo, że czasami nie jesteśmy pierwsi, albo, albo lepiej. Możemy być pierwsi, ale mieć tak zły tytuł, że użytkownik go dominie i pójdzie do innego tytułu. I to jest też takie zagrożenie, w którym powinniśmy ten tytuł bardzo istotnie dbać. Więc jak stworzyć ten dobry tytuł SEO? Według mnie powinniśmy na trzy elementy zwrócić uwagę. Po pierwsze, na całkowitą długość tytułu. Po drugie, powinniśmy zwrócić uwagę na umiejscowienie w frazy kluczowej. A po trzecie, powinniśmy zwrócić uwagę na zachętę do działania, czyli call to action. I lecimy na następny. Więc jaką długość powinien mieć tytuł SEO? To jest dylemat, który jest tak stary jak branża SEO. Wiele osób mówi, że 40, niektórzy może 50, 60, 70. Umówmy się, bądźmy w środku. to będzie pomiędzy 55 a 65 znaków, ale tylko wtedy, jeśli robimy to całkowicie, tak bez żadnych narzędzi. Natomiast idealnym, idealną sytuacją jest, jeśli my ten tytuł opracowywujemy z użyciem konkretnych narzędzi, które pokazują nam, jak nasz tytuł będzie prezentował się w wynikach wyszukiwania. Dlaczego? Ponieważ ten tytuł ma, pewnym, ma pewne ramy. Ta rama nazywa się 600 pikseli. Dokładnie tyle mamy miejsca w wynikach wyszukiwania, żeby żeby zaprezentować nasz tytuł. Mało tego, jeśli on będzie zbyt długi, to możemy mieć mniej nawet niż 600 pikseli, ponieważ Google zabierze nam jeszcze 18 czy 20 pikseli z tych 600 po to, żeby wstawić trzy kropki, które pokazują, że tytuł jest dłuższy, ale go już nie wyświetli. Więc to jeszcze bardziej pokazuje, jak bardzo powinniśmy dbać o nasze tytuły, jak bardzo powinniśmy myśleć, ponieważ zobaczcie sobie na przykład na dół tam. To, co się stało w tym przypadku, to uciął nam Google cały brand. Rozumiecie, no, czyli to, co chcieliśmy bardzo zaprezentować w wynikach wyszukiwania, pokazać nasz brand, zostało ucięte. Więc dlatego ja zdecydowanie polecam korzystać z narzędzi, które ułatwiają nam wizualizację tego, jak będzie wyglądał nasz tytuł, bo dzięki temu będziemy mogli dopracować go do wręcz perfekcji. Dalej, gdzie w tytule umieścić frazę? Według mnie jest tylko jedno miejsce na główną frazę kluczową w tytule, i nazywa się pierwszy, pierwsze słowa. Na samym tenkiem początku. Nie ma innego miejsca na umieszczenie frazy kluczowej niż absolutnie pierwsze miejsce. Zaczynamy zawsze tytuł SEO od frazy kluczowej i według mnie to powinna być absolutna norma. I finalnie, call to action. Tu mamy przestrzeń taką ciekawą, właśnie na marketing, na to coś, co może spowodować, że użytkownik bardziej zainteresuje się naszym tytułem niż innym. Mało tego, ten to call to action bardzo często może zawierać nasz długi ogon już, czyli może zawierać takie sformułowanie tekstowe, które jednocześnie jest ciekawą zachętą do kliknięcia, ale jednocześnie jest też, jest też pod SEO, czyli zawiera jakąś frazę z długiego ogona albo część frazy z długiego ogona i to może nam też pomóc w naszym, w naszym SEO. Z moich doświadczeń najlepiej jest tam wstawić taką konstrukcję, która zawiera najważniejszą potrzebę ludzi związaną z tą frazą, o której piszemy. Więc, no przykład, no jeśli ktoś pyta o kalkulator snu, no to pewne, jedną z najważniejszych potrzeb jest to, jak, o której godzinie iść do łóżka, prawda? Więc, jeśli my użyjemy tego drugiego tam, to zaraz Wam pokażę na przykładzie, to możemy robić sobie takie efekty, że to na zielono po prawej stronie to jest po zmianie, a to żółte po lewej stronie jest przed zmianą. Więc zobaczcie, wystarczyło, a wcześniej tytuły były takie, że miały tylko, tylko frazę kluczową i, i nic więcej. Więc zobaczcie, co można było zrobić tylko i wyłącznie z samym poprawieniem tytułu, dostawieniem tam mocnego call to action. Od razu pozycje praktycznie się nie zmieniły, ale zmienił się bardzo CTR. Po prostu więcej ludzi zaczęło klikać ten nasz wynik wyszukiwania. I teraz ważna, bardzo ważna rzecz. Jeśli dobierzemy to call to action wbrew intencjom, takim typowym intencjom użytkownika, możemy mieć efekt dokładnie odwrotny i spaść. I takie, takie sytuacje też nam się zdarzały. Ale to nie jest problem. Ponieważ efekt jest odwrotny, możemy po prostu po, po kilku dniach, których stwierdzamy a, coś tu chyba nie działa e, i chyba tam nie działa ten to call to action, możemy po prostu przywrócić stary tytuł albo zmienić na jeszcze inny i znowu rozpocząć nasz test od nowa. Chodzi o to, że Google jest tu bardzo cierpliwe i bez większych, właściwie bez żadnych konsekwencji dla naszej pozycji, dla naszej treści, jesteśmy w stanie maglować, maglować sobie tym tytułem, aż znajdziemy optymalny optymalny wariant. Więc to jest taka też moja porada. I następna rzecz tytułu materiału, super ważna sprawa. Oczywiście w, w przeciwieństwie do tytułu SEO nie widać go w wynikach wyszukiwania, ale bije po oczach, bije bardzo mocno po oczach. W samej treści materiału, więc jest bardzo ważną rzeczą, bardzo ważnym elementem, z którego wynika i SEO, i marketing. Czyli marketing bo jest na samej górze, bo jest zachętą, bardzo ważną zachętą do, do, do dalszej lektury materiału i SEO, bo znów tak jak mówiłem na początku, ogólnie stara się też dokumenty od góry do dołu, więc z tego powodu też jest bardzo ważny dla SEO. Ja zachęcam, żeby raczej zawierał frazę kluczową. Nie mam takich restrykcji, że, że mówię, że A na pewno musi być na początku tego tytuł, fraza kluczowa? Absolutnie nie. E, tak naprawdę to pff, jak chcesz, żeby dziennikarz cię przestał lubić, to mu narzuć, jak ma wyglądać tytuł według SEO. To wtedy przestanie cię lubić. E, przerobione empirycznie, więc, e, e, więc wiem, że Pewnej rzeczy po prostu nie możemy przeskoczyć, nie możemy odebrać dziennikarstwu, czy wydawnictwu, czy redaktorowi pewnego wpływu też na całość materiału. Tytuł jest bardzo ważną, bardzo ważną jego częścią. Więc ja zachęcam, żeby tam była fraza kluczowa, ale nie jest to dla mnie wymóg obligatoryjny. Wymóg obligatoryjny jest w tytule SEO, i tam jest absolutnie to, absolutnie to ważne. Następna rzecz, lid naszego materiału jest bardzo ważną częścią naszego SEO. Dlaczego? Bo zobaczcie, pomimo, że mówię o lidzie, ja tu pokazuję zupełnie inną rzecz. Pokazuję tu. Opis w wynikach wyszukiwania. Dlaczego? Ponieważ kiedyś było tak, że opis ten, który tam strzałeczką pokazuje, był budowany na bazie takiego meta, który nazywało się Description i który było w kodzie naszej strony. Dziś zdarza się już to bardzo rzadko, żeby Google korzystał sobie z tego, z tego meta, więc najczęściej korzysta sobie po prostu z treści naszej strony. Wybiera sobie fragment treści na naszej stronie, który najbardziej odpowiada zapytaniu w wynikach wyszukiwania, i ten fragment właśnie umieszcza w wynikach wyszukiwania. Przy czym, po co o tym mówię? Ponieważ moje obserwacje od lat pokazują, że jeżeli my w pierwszym zdaniu w lidzie zawrzemy frazę kluczową. To mamy bardzo dużą szansę, że właśnie to zdanie zostanie zaciągnięte do opisu w wynikach wyszukiwania. Sprawdza mi się to na pewno więcej. Może nie testowałem tego nie tego, że tak strasznie, żeby jednostko, robić testy, które pokażą mi dokładne procentowe, ale sądzę, że to jest 60-70% przypadków, w których stosowałem ten model, to Google właśnie zaciągało te pierw, to pierwsze zdanie. Lida, właśnie do opisu w wynikach wyszukiwania. Czasami to były dwa zdania, kwestia długości, czy to były krótkie, czy długie zdania. Więc to, to też nie jest taka reguła, że to musi być tylko pierwsze zdanie. Więc ja zachęcam, żeby pierwsze zdanie naszego Lida z powodów też użytkownika było bardzo mocnym, takim emocjonalnym wejściem w materiał. Zawierało tą frazę kluczową, bardzo zachęciło do czytania dalej. Bo myślmy o tym, tak jakby to. Miało się właśnie pojawić jako oddzielna zapowiedź. Ten pierwsze zdanie to jest oddzielna zapowiedź naszego materiału, który musimy przekonać użytkownika, że warto nas przeczytać. Bo to się właśnie ma szansę pojawić w wynikach wyszukiwania jako ten opis i dzięki temu budować, budować nasz, nasz marketing, prawda? Bo to jest właśnie to kolejne miejsce w wynikach wyszukiwania, w którym możemy przekonywać użytkownika, że warto w nasze wyniki w nasz wynik wyszukiwania kliknąć. No i teraz. Taka ciekawostka, przewrotne trochę pytanie, podchwytliwe, czy na stronie jest tylko jeden lead? Niby tak, niby jest jeden, ale ja uważam, że jest ich więcej. Ja uważam, że lidów jest tyle, ile jest wśród tytułów, czyli tyle, ile poruszamy różnych wątków tematycznych w materiale. Chodzi mi o to, że lead może być, lid może występować tuż pod śród tytułem i. I być, być traktowane jako takby całkowicie oddzielny materiał. Czyli spróbujmy do tego podejść w ten sposób, że śródtytuł wraz ze swoimi akapitami, które się pod nim znajdują, to jest jakby submateriał, subartykuł. I teraz do czego to mówię? Ponieważ nasze artykuły, oprócz tego, że są, mają być wyszukiwane za pomocą głównych fraz kluczowych, są też właśnie wyszukiwane za, wyszukiwane za pomocą tych fraz Long tail, Czyli jak mamy tam kalkulator Square root calculator, to jeśli mamy środ tytuł z opisem Square root definition, to jeśli ktoś wpisze właśnie square root definition w wyszukiwarkę, to jest w stanie ten sam artykuł właśnie znaleźć. Więc e, i co się wtedy dzieje? Jeśli my w tym artykule e, w, czyli w tym akapicie pod tym tytułem umieścimy frazę kluczową, tą, 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 tą właśnie longtail, nie główną, gdzieś tam w środku materiału, to tak jak w tym przykładzie, który jest właśnie błędnym przykładem, który pokazuje, jak można to zrobić źle. Niekoniecznie nieskutecznie, ale źle. Czyli tu zobaczcie, fraza znalazła się w innym miejscu, prawda? Nie znalazła się... E na samym początku i przez to Google pobrał fragment z tego akapitu, ale nie z samego początku. Więc jeśli potraktujemy pierwszy akapit tym podśród tytułem, tak samo jak lead, czyli że pierwsze zdanie, czy tam pierwsze dwa zdania, jeśli są krótkie, będą zawierały mocne call to action z frazą, z frazą long tail, tą frazą kluczową long tail, a nie tą główną, to mamy największe szanse, że właśnie ta fraza będzie zaciągnięta do wyników wyszukiwania. Zobaczcie tu przykład. Kolejny z tego samego artykułu, kolejny akapit, kolejny Śródtytu i tam już jest wszystko poprawnie. Tam właśnie fraza kluczowa znalazła się w pierwszym zdaniu. I właśnie to pierwsze zdanie zostało zaciągnięte do wyników wyszukiwania. O, nie było mnie widać, ale szkoda. Teraz już mnie widać. E, tyle. E, jeśli. I teraz to w takim razie pytanie pojawia się, w jaki sposób rozmieszczać te frazy kluczowe w materiale? Więc według mnie zasada jest taka, że każda fraza powinna mieć swoje miejsce w, w, w naszym artykule. I fraza główna zdecydowanie powinna przewijać się przez całą długość materiału. Powinna być obecna tak w, w każdej sekcji tematycznej naszego materiału. Natomiast frazy long tail... Powinny dominować, przede wszystkim dominować. Mogą się pojawić w innych miejscach, ale powinny dominować w swoich sekcjach tematycznych. Czyli jeśli mamy e, frazę longtail 1, czyli jakiś tam śródtytuł z tą frazą long longtail 1, potem powtarzamy ją, to przede wszystkim tam się właśnie powinna powtarzać. Czasami jest zmieszana z frazą główną. Czasem się może też zdarzyć, że w lidzie materiału, czy w pierwszych akapitach przed pierwszym śródtytułem, oprócz dominacji frazy głównej, też będziemy mieli opcjonalnie wstawione frazy longtail. Jest to bardzo dobra praktyka, tylko tak się da zrobić technicznie. E, przy czym chciałbym, żeby to było traktowane poglądowo, ponieważ e... Zbyt dosłowne trzymanie się takiego przepisu może powodować, że napisanie artykułu będzie po prostu bardzo trudne. Będzie zajmowało nam zbyt wiele czasu. Bardziej chodzi o to, że co, co chce osiągnąć, to zakodować w głowie model, zakodować styl. Nie trzeba się jego bardzo sztywno trzymać. Można od niego mieć dużo odstępstw, ale mieć zachowany tylko model. Tak jak mówiłem na początku: sam czasem łamie własną zasadę, nawet nie czasem, tylko często, ale model cały czas jest w głowie, więc wiem, czego się pilnuje i umówmy się, Mam swój model zrealizowany powiedzmy w artykule w 40%. I to zazwyczaj jest lepiej niż większość artykułów, która jest w sieci na dany temat. I o to bardziej mi chodzi niż o szukanie, szukanie ideału i dążenie do 100% poprawności, jeśli chodzi o artykuł. Słuchajcie, jest 12.06, muszę przyspieszać. <laughs> Jak zwykle, rozgadałem się. Dobra, teraz tak, jak często powtarzać frazy? To tu tylko przykład, jak często jak tego nie robić. Słynny przykład niedzieli handlowej, ja się bardzo często nim posługuję. Wcześniej były inne rzeczy, którymi się używało, dzisiaj jest ta niedziela handlowa. To tak jest źle, tak nie robimy. E, więc ja uważam, że powinniśmy używać tak często, jak nie wpływa to na jakość materiału, lub stosować tryki, które za chwileczkę pokażę też, bo można robić różne tryki, które powodują, że można umieścić część frak kluczową bez najmniejszego uszczerbku dla jakości. Więc pokazuję tylko, jak tego nie robić. Mamy zawsze dbać o jakość. Warto dbać o jakość. Następna rzecz frazy kluczowe z błędami. Czasami widzę takie krzaczki w internetach, które pokazują, że ktoś zauważył frazę, że fraza z błędem ma więcej wyszukiwań niż poprawnie napisana, więc notorycznie używa tej frazy z błędem w materiale. Uważam, że tak nie powinniśmy robić, pomimo, że Google czasami się nawet może pomylić, nie zrozumie, nie znajdzie zależności między frazą poprawnie napisaną a frazą z błędem. To i tak należy pisać poprawnie. Kurde, ludzie, nie możemy robić z SEO, no, czegoś. Nadrzędnego nad rozsądkiem, czytelnością, estetyką, więc używamy zawsze poprawnych form gramatycznych, pomimo nawet, że błędy mają więcej wyszukiwań. Najczęściej Google sobie z tym radzi. Taki znamienny przykład, który mi utkwił w głowie z mojej historii w mediach był z Oskarami, kiedy fraza Oskary była częściej wpisywa, wpisywana i to chyba dziesięciokrotnie częściej ludzie wpisywali frazę Oskary z błędem niż poprawnie. I to był straszny dylemat co robić, bo to już nie była kwestia tam, że z 20% mniej. Wtedy nie byłoby żadnego dylematu. Ale 10 razy mniej powodowało już naprawdę gigantyczny dylemat co robić. Ale no dziś już takich problemów praktycznie nie ma. Pamiętać musimy, że nasze treści to nie jest tylko sam tekst, nasze treści to są też obrazy, to są też materiały wideo, to są listy punktowane, o których za chwileczkę sobie właśnie w następnym slajdzie już opowiemy, że powinniśmy zamieszczać call to action w linkach, że nasze treści to jest dużo więcej niż tylko sam tekst, a media są szczególnie ważne i mam nadzieję, że ten, no, chyba znów wyłączę podgląd, żeby ten obrazek był dobrze widać. Na chwilkę chociaż, mam nadzieję, że przypomnę sobie, żeby potem go włączyć. E, więc zobaczcie sobie ten obrazek. Kiedyś ktoś zrobił taki eksperyment i umieścił, e, umieścił tekst, sam tekst i patrzył jaki on ma performance. A potem robił wariacje tego tekstu, tylko systematycznie dodając do niego media, przeróżne media. A to dodał zdjęcie, a to zrobił wersję tylko ze zdjęciem i obrazem, albo ze zdjęciem, listą punktowaną i obrazem. I na podstawie tych wielu wariacji wywnioskował, że materiały, które zawierają oprócz tekstu jednocześnie listę punktowaną, wideo yy, i obraz Zdobywały w naturalny sposób sześciokrotnie więcej linków niż materiały bez, niż teksty bez takich mediów, bez takich ozdobników. Więc to też pokazuje, że dobrze sformatowany materiał z fajnymi mediami potrafi w naturalny sposób być częściej szerowany, częściej ludzie potrafią się nim dzielić. Więc też nie, warto nie zapominać o takich elementach. No i co bliżej końca. Jeśli chodzi o listy punktowane, bardzo ważna według mnie rzecz, ponieważ właśnie listy punktowane są tym miejscem, w którym bardzo w bardzo naturalny sposób, oprócz tego, że możemy systematyzować naszą treść, co jest bardzo przydatne do naszego mózgu. Czytelnik jest zadowolony, bardziej, gdy widzi listę punktowaną, bo łatwiej ją łatwiej ją rozumuje to lista punktowana jest tym miejscem, w którym zdecydowanie częściej jesteśmy w stanie używać właśnie fraz kluczowych. W naturalny sposób łatwy sposób. W jednej liście punktowanej możemy właściwie takie jeśli mamy 7 fraz, i siedem elementów listy, to możemy użyć wszystkich siedmiu fraz w tych elementach listy. W takiej krótkiej formie wszystkich fraz, główny i long tej możemy użyć tylko w tej jednej formie. Naturalnie, bez żadnego spamu. Więc dlatego zachęcam do korzystania z list punktowanych. Tu jest jakiś tam przykład spisu treści, który też jest formą listy punktowanej. Dziś nie mamy czasu, żeby opisać jak można korzystać dobrze ze spisu treści, ale zapewniam, że są fajne i ciekawe sposoby na korzystanie z tego spisu treści, po to, żeby wynik wyszukiwania być lepiej widocznym. Natomiast jeszcze taka ciekawa rzecz, a tu będzie na następnym slajdzie dwa slajdy o linkach. Listy punktowane można użyć jeszcze w jednym przypadku, gdy mam problem, gdzie wstawiać linki, ale to już za chwileczkę o tym. Teraz, optymalna długość treści, To znów jest wielki problem. Co to znaczy, optymalna długość treści? Optymalna długość treści to jest taka, kiedy wyczerpuje materiał, kiedy wyczerpuje dokładnie ten zakres, który postanowiliśmy omówić w danym materiale. Ale to jest takie, wiecie, to jest, jakbym zakończył tylko na tym, to jest dość zbywające. Więc tu znów chyba od, odesłałbym do narzędzi, nieważne jak sprawne, bo każde narzędzie, nie ma narzędzi idealnie sprawnych, idealnie dobrych, ale lepiej opierać się o takie dane niż o żadne i ja na przykład znów polecałbym skorzystać z content editora, który, który możemy sobie dokładnie sprawdzić, ile mają tej treści napisane artykuły na dokładnie tę samą frazę, które znajdują się w wynikach wyszukiwania. Więc dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć, ile tego tekstu napisała nasza konkurencja i, i dzięki temu nie musimy wcale mówić sobie, a napiszę trochę więcej niż ten, który napisał najwięcej. Wcale nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, czy my powinniśmy bardziej celować w 2000 znaków, czy jeśli wszyscy piszą po 30 tysięcy znaków, no to może rzeczywiście ten minimum 20 my też powinniśmy napisać. I to jest bardziej po to. I mi się wydaje, że znowu dane, matematyka, statystyka powinna być nam bardziej pomocą niż nasza subiektywna ocena. Choć oczywiście nie zniechęcam do podejścia typowo logicznego, czyli kończę pisać materiał, kiedy skończyłem go pisać, skończyłem wątek tematyczny, kiedy wyczerpałem temat. To wtedy właśnie dopiero kończę. To jest taka następna rzecz. Optymalna długość paragrafu. Tu też, z punktu widzenia SEO, nie męczyłbym za bardzo tego tematu. Bardziej bym się skupił na tym, żeby to były akapity, które są niezbyt długie, które się da łatwo po prostu czytać. Jeśli, mamy, jeśli zrobimy jeden akapit, który będzie miał 2000 znaków, uwierzcie mi, to będzie niewygodne. Ja czasami wręcz wychodzę z takich tekstów, ze strony internetowej, po prostu zamykam stronę internetową, bo nie jestem w stanie skupić tak dobrze wzroku. Jeszcze jak ktoś zrobi mi to na szerokości, powiedzmy, całego ekranu, tą treść, jeszcze ona ciągnie się przez pół, pół ekranu, ja zwyczajnie nie jestem w stanie złapać, złapać te, tego, tego, tego tekstu. Więc no ja zakładam, że, te no, że no, te no powiedzmy 50 słów do 100 słów 150 słów w jednym, w jednym akapicie to jest takie idealne, które jest dobre dla oka i mało ma to raczej wspólnego z SEO dalej, taki też hmm, kiedyś bardzo tezy takie broniono, żeby absolutnie nie linkować z tekstów na zewnątrz natomiast ja uważam, że Niekoniecznie, znaczy, może to kiedyś było słuszne, ale dzisiaj uważam, że to nie jest słuszne, i jest faktem, że rzeczywiście troszkę nam ucieka reputacji, że troszkę nam ucieka reputacji na pewno za pomocą linków, które prowadzimy do zewnątrz i zamiast rozprowadzić tę moc linkami wewnętrznymi, my przekazujemy jej część do innych stron. Ale musimy też mieć na uwadze, że nie możemy założyć z całą pewnością, że w Google nie funkcjonuje drugi mechanizm, który zapewni nam taki efekt synergii, kompensuje nam, kompensuje nam to, że my wysłaliśmy link do innej strony. Czyli być może jest taka możliwość, jest sporo testów, które starają się to potwierdzić, żaden nie potwierdzi tego na 100%, ale jest sporo, które starają się to potwierdzić, że takie naturalne, porządne linkowanie do innych stron może przynieść więcej pożytku niż, niż tak naprawdę szkody. Następna rzecz. Ważne jest, żebyśmy nasze SEO planowali już na samiutkim początku istnienia naszego serwisu. Dlaczego jest takie ważne? Ponieważ już, jeśli zrobimy to na samym początku, to taki specjalista SEO albo firma, która zajmuje się SEO w naszej stronie, czy dział SEO, będzie mógł przeprowadzić odpowiedni research wszystkich fraz kluczowych, które są potencjałem naszego serwisu. I dzięki temu już na samym początku będzie mógł poukładać sobie te treści, czy te, te frazy dopiero w klaster tematyczny. I jest to bardzo ważne, żeby układać treści w klastrach e Ponieważ funkcjonuje w Google takie pojęcie, które nazywa się Topical Authority, które stara się sprawdzać, czy dany materiał, albo zespół materiałów, albo cała domena porusza się w miarę wokół jednego wątku tematycznego. Czy jest to spójne? Czy jest to, czy jest to wszystko połączone ze sobą we właściwy sposób? Dlatego ja zdecydowanie zachęcam, żeby w taki sposób planować swoje SEO, czyli na samym początku robimy sobie spis wszystkich fraz, dzielimy je na klastry tematyczne i dopiero wtedy zaczynamy pisać materiały. Mało tego, takie poukładanie w klastry pozwala nam już na samym początku lepiej zaplanować linkowanie wewnętrzne pomiędzy tymi artykułami. Więc dzięki temu łatwiej dobierzemy sobie te frazy, które mają być linkami w tym materiale, jeśli właśnie wykonamy tę pracę na samym początku. I słuchajcie, jest kilka, czy nawet kilkaset podmiotów na rynku, wydawców, którzy poszli dużo dalej w takich, takich strategiach, czyli zlecili na zewnątrz napisanie takiej właśnie strategii kontentowej e, i na przykład zasili serwisy jednorazowo ilością 5, 10, 15 tysięcy tekstów, właśnie w ten sposób poukładanych. E, I dla no, takich ciekawszych, na pewno jesteście w stanie sprawdzić, które serwisy w ciągu ostatnich kilku lat nagle wystrzeliwały do góry. To właśnie odpowiedzią na to, dlaczego wystrzeliwały do góry, najczęściej są dobrze poukładane treści w klastrach, do danych dobrych treści, dobrze poukładanych tematycznie, dobrze dla serwisu dobranych z dobrze dobranymi frazami. E, jeszcze na chwilę do linków właśnie wracając. E, zdecydowanie zachęcam, żeby linki dało się klikać, nie ty, żeby, żeby linki budować w taki sposób, w których, klika, w których klikanie w nie będzie naturalną konsekwencją czy, czytania materiału. E, chodzi o to, że m, pomimo, że ciężko jest udowodnić, że Google używa jakichkolwiek czynników behawioralnych po to, żeby ocenić naszą stronę, niektórzy uważają, że używa. Ja, używa, ja uważam, że nie bardzo. E, więc niektórzy mówią, że warto mieć fajne linki, bo wtedy Google lepiej rozpoznaje naszą stronę. Ja uważam, że to jest troszeczkę bzdura, ale założyć się z życiem nie założę. Może, może ktoś ma rację, a nie ja. Natomiast bez względu na to, czy Google używa czynników behawioralnych, czyli sprawdza, jak głęboko, jak bardzo użytkownicy przeklikują się przez naszą stronę, na pewno jest to dobre dla nas jako wydawców. Po prostu dzięki temu zarabiamy pieniądze. Więc. Nie unikniemy pewnie tego, że niektóre nasze linki na stronach wewnętrznych będą miały postać tak jak te dwa pierwsze, czyli tutaj BMI i kalkulator BMI, czyli będą tylko stricte frazami kluczowymi, nic więcej. Ale jednak zachęcam, aby jak najczęściej linki były zawierały właśnie swój kontekst, czyli powiedzmy tak jak w tym trzecim przykładzie, policz kalkulatorem BMI, czyli mamy tą frazę kluczową, czy masz idealną masę, czyli mamy nasze call to action. Czyli, albo tak na dole, w tym celu sprawdzić nasz kalkulator BMI. Yy, I tak, według mnie tego typu linki powinny się pojawiać zdecydowanie częściej. Czasem oczywiście link będzie zwykłym tytułem. No i pojawia się pytanie, ile tych linków w jednym tekście dodawać? Yy, więc yy, różnie bywa. Czasami są takie treści, w których dla nie trzech linków już jest jakimś tam problemem. Yy, a czasami jest tak. O, on o, a czasami jest tak. Że dodanie 30, 40 czy 50 nie nie jest żadnym, absolutnie żadnym dla nas problemem. Więc jeśli czasami mamy problem z tym, żeby wstawić linki w treści, bo nie ma za bardzo gdzie ich wstawić, ja mam taki przepis, taką, znowu taki life hack dla, dla wielu. Bardzo warto pomyśleć, czy pomiędzy akapitami tekstu nie wstawić po prostu listy punktowanej znów z linkami, tylko i wyłącznie z linkami. Ja w moich testach, które przeprowadzałem kiedyś, doszedłem do jednoznacznego wniosku, że taka lista punktowana z linkami ma rewelacyjną klikalność. Chodzi o to, że jeśli mamy 3, 5, 6 linków tuż pod sobą, ale nie jako tam zdjęcia, obrazy, reklamy, które odciągają od tekstu, tylko kiedy te linki są naturalnie wkomponowane, tak w tematykę naszego materiału, pomiędzy akapitami, to użytkownik traktuje to jako część materiału. Powiedzmy, no, piszemy coś o zawale serca, jakiś materiał o zawale serca. Więc taki link w takiej sytuacji, taka lista punktowana, może zawierać linki o tym, w jaki sposób dbać o swoją kondycję fizyczną, w jaki sposób poprawić, Sprawić wydolność serca. Czyli wszystko, co jest związane z tym, jak nie doprowadzić na przykład do zawału serca, albo jeśli już doprowadziliśmy, to w jaki sposób potem się leczyć, czy w jaki sposób potem przechodzić rekonwalescencję. To wszystko, co jest związane w takich linkach, się może znaleźć i klikalność na tak, taką listę jest bardzo, bardzo wysoka. Więc dlatego zachęcam do testów e, takiego rozwiązania. No i teraz m, dla tych bardziej wtajemniczonych, każdy wie, że warto też linkować bardziej z tych materiałów, do których prowadzi więcej linków, czyli um, które akumulują w sobie więcej reputacji, więcej tej mocy SEO. E, I mało tego dochodzi do sytuacji, w której nawet niektórzy um, mogą próbować myśleć, a kurczę, to skoro mam tak 20 tysięcy linków prowadzi do tego mojego jednego tylko artykułu i linkuje tam Wikipedia, New York Times, Guardian i tam jeszcze parnaście innych wielkich serwisów, e, to może ja do tej innej strony nie wstawię jednego linka, tylko wstawię pięć do tej samej strony to wtedy pięć razy więcej mocy przekażę, bo taki mam cel. No więc tak to nie działa. To od bardzo dawna wchodzi nam taka zasada, która nazywa się firstly count i w bardzo uproszczonym modelu, który jest nieprawdą do końca, ale, ale oddaje ideę, jak, jak, jak ten system działa. Chodzi o to, że Moc na naszej stronie rozkłada się równomiernie po wszystkich linkach. Czyli jeśli mamy na stronie cztery linki, to każdy link może przekazać 25% mocy. Oczywiście jest to nieprawda, bo link jest na przykład na górze strony, jest warty więcej niż na dole, ten w treści może być warty więcej niż ten w asajdzie, czy jakimś tam sidebarze, ale nie wchodzimy w szczegóły. Upraszczamy ten model, o, znowu muszę wyłączyć, bo tu znowu nie będzie widać. Upraszczamy ten model po to, żeby wytłumaczyć, na czym to polega. Chodzi o to, że jeśli mamy cztery linki, każdy będzie mógł przekazać 30, 25%. I teraz, jeżeli, tak jak w tym przykładzie na górze, link pierwszy będzie taki sam jak link trzeci, to link ten trzeci, czyli powtórzony dublet tego pierwszego linka, pomimo, że mógłby 25% mocy przekazać, nie przekaże jej w ogóle. Po prostu stracimy tę część mocy. Zapadnie się, nie ma już jej, znika. Więc może też nie do końca, może tylko częściowo. Może Google ma swoje algorytmy, które jeszcze inaczej to interpretują, ale co do zasady, nie warto dopuszczać do sytuacji, w której mamy powtórzone linki w treści, chyba że wynika to wprost z sensu artykułu, z istoty, z przydatności dla użytkownika. To wtedy też nie bądźmy tacy, tacy ostrze dla siebie i jeśli naprawdę ma to sens dla użytkownika, a nie, ma, a nie chodzi nam tylko i wyłącznie o SEO, to jeśli mamy potrzebę wstawić więcej niż jeden link, to po prostu go sobie wstawmy, ponieważ zobaczcie, w tym drugim przykładzie na dole wystarczy, że nie mamy tego jednego linka i się okazuje, tego powtórzonego i się okazuje, że wtedy każdy link przynosi 33% mocy, czyli sumarycznie przychodzi nam 100%, a w pierwszym przykładzie tylko 75% mocy. Tylko przez to, że wstawiliśmy jeden powtórzony link do innego materiału. Dobra, moi drodzy, tyle na dziś, włączam się. E, Obiecana niespodzianka. E, to już ostatni slajd. Bardzo dziękuję, że udało Ci się przetrwać. 1221 przedłużyłem, ale ciężko było mi nie przedłużyć. E, ta wytrwałość według mnie rzeczywiście wymaga nagrody. E, z mojej strony tą nagrodą będzie kod e, na kurs Papaseo, jeśli ktoś chciałby z niego skorzystać. E, cena Cena, która, dzięki, którą dzięki temu kodowi, kod, kodowi można uzyskać, jest absolutnie niska, jest niższa, i zacznie ten link działać dosłownie chyba za chwilę, i ta cena jest wręcz niższa niż ta, która będzie jutro na Black Friday. Ponieważ na Black Friday na jutro oferuje 25% zniżki, a w tym linku macie więcej, prawie 30% zniżki. I ten link jest ważny tylko i wyłącznie dziś do końca dnia. Jutro już będzie ważny tylko ten Black Fridayowy. I to jest mniej więcej wszystko z mojej strony. Teraz pewnie przełączymy się na pytania. Ja sobie tylko, zanim się przełączy Kinga, to ja sobie tylko pozwolę za chwileczkę podejść po wodę, żeby się napisać troszeczkę i już chętnie zdarzy się z, wami, z Waszymi pytaniami i możemy sobie podebatować jeszcze z godzinkę, albo tyle, ile potrzebujecie. Dziękuję. Jasne. Dzięki wielkie za ten materiał. Bardzo, bardzo fajne insighty. Myślę, że też podobał się to, naszym to. widzom, bo mamy bardzo, bardzo dużo pytań. Poczekajmy na grzegorze. Ja Wam w międzyczasie tylko chciałam przypomnieć o naszej bazie ofert w gdzie mamy gdzie mamy w tym momencie już ponad 2000 tysiące oferujących zniszczki na Black Friday. Także możecie sobie dodać do swoich koszyków zakupowych podczas weekendu, uh, pełnego ofert z innych też narzędzi i miejsc, także, za house. Okej, okay, mamy tutaj mamy tutaj Grzegorza uh, mamy. i mamy mamy masę pytań Grzegorza. Ale fajnie. Więc, więc pozwoliliśmy sobie tutaj link house owo wybrać kilka na, na sam początek, a potem mam nadzieję, jeśli, jeśli czas pozwoli, przelecimy też przez resztę pytań. Będę też je pokazywała tutaj na, na ekranie, więc będziecie je widzieć. One się pojawiały w komentarzach na Facebooku, więc, więc pewnie też mieliście opcję się z nimi zapoznać. Zaczynamy sobie, może zaczniemy sobie od tego. Joanna pyta, który z polskich wydawców modelowo prowadzi SEO? Czy istnieje polski serwis informacyjny, który warto obserwować, bo najlepiej wdraża nowinki SEO? -owe? To jest ciekawe pytanie. Według mnie prawda jest taka, że jednego takiego lidera absolutnego nie ma. Każdy serwis, każdy wydawca w Polsce ma swoje lepsze i gorsze serwisy, czy lepsze i gorsze wdrożenia. I nie ma takiego, który wszystkie nowinki wdraża. Absolutnie, ale są pewne takie no, serwisy, które lepiej działają niż inne. Przykład, jeden z tre, jeśli chodzi o treściowe typowo serwisy i które zrobiły bardzo dobrą robotę na treściach, ja bardzo polecam serwis medonet.pl, który został całkiem nieźle zrobiony pod kątem SEO e, i tam warto rzeczywiście śledzić. E, Polecam, no, ja generalnie no, jestem skażony tym onetem, kurczę, no polecam też onet, bo uważam, że tam SEO przez te wszystkie lata zrobiło świetną robotę, naprawdę i tam SEO działało rewelacyjnie, pomimo różnych błędów, różnych w top e, i tak tam e, dawaliśmy da, sobie radę całkiem, całkiem nieźle. Ja tak naprawdę, mm, jak wyszukuję, co się zmienia w branży SEO, ja przeszukuję wszystkie serwisy, bo smaczki znajduję, czy ciekawe rozwiązania albo ciekawe błędy, które też wymagają zastanowienia, znajduję tak naprawdę na każdym serwisie e, wydawniczym w Polsce. Więc nie chciałbym faworyzować żadnego serwisu. Jeśli muszę, to polecam Medonet i same i serwisy w ogóle, które są całkiem źle zoptymalizowane. Uh, Okej, okay. to w sumie, w sumie chyba nie, nie potrzebujemy pokazywać mojej twarzy, tylko będziemy pokazywać pytania. Lecimy dalej zatem. Um, Łukasz Galik, czy jest szansa wdrożyć Google News do sklepu internetowego? Mhm. Jest szansa, o ile sklep internetowy porusza się w takiej tematyce, która jest w zakresie Google News. Ja kiedyś, dziś, no dziś tak bardzo już się nie założę z życiem, ale jeszcze rok temu, czy tam półtorej roku temu, byłem w stanie założyć się z życiem, i o każdą sumę, że nie ma takiego serwisu, którego nie wciągnął do Google News w rok. Czyli daj, tylko muszę dostać taki budżet, jak ja chcę. Serwis musi wdrożyć wszystkie rozwiązania, które ja chcę, i ja zapewniam, ja chciałem wtedy zapewnić, że w rok ten serwis wdrożę. Miałem przykłady wdrożeń serwisów, które teoretycznie kompletnie nie nadawały się do tego, żeby były w Google News, a jednak się udawało. Więc były serwisy, które udawało mi się wciągnąć w ciągu kilku tygodni albo kilku dni, no dni to może nie, ale w ciągu tygodnia. Więc ja uważam, że tak naprawdę. Każdy serwis i serwis e-commerce też da, też jest serwisem, którym da się zbudować warstwę kontentową. Natomiast w serwisie e, typowo e-commerce, i żeby to osiągnąć, ja bym sugerował, aby nawet nie robić tego w katalogu, tylko zrobić sobie subdomenę powiedzmy, nie wiem, nowinki, newsy czy wiadomości kropka nazwa serwisu i w ten sposób zbudować sobie tą warstwę kontentową, taką newsową, ponieważ ta warstwa newsowa w naszym serwisie, żeby mogła dostać się do Google News, musi być bardzo starannie oddzielona od innych rodzajów treści, więc ja uważam, że jest to możliwe, natomiast czy niby to się udało w tym momencie, z życiem się już w tym momencie tak bardzo nie założę, ale no pewnie kiedyś się z tym chętnie zmierzę. Okej, okay, to mamy kolejne pytanie. W tym momencie jest to pytanie od Łukasza Popielarza. Pytanie odnośnie linkowania wewnętrznego. Ilość linków ma jakieś znaczenie? No, ma znaczenie ilość linków, zarówno tych wychodzących, jak i przechodzących. Tyle, ile linku, i każdy link, który mamy w naszym serwisie, na, na konkretnym artykule, na konkretnym materiale, e, zabiera na jakąś cząstkę naszej mocy. Więc, tak naprawdę, im więcej tych linków mamy, na tym więcej linków musi być ta moc, którą możemy przekazać, podzielona. Przy czym, zawsze to musi być pewien taki balans, taki rozsądek, który mówi, że jeśli. Mamy konkretny adres URL, jakiś artykuł, który stał się hitem w ogóle internetu i pół świata do niego linkuje, to on zgromadził prawdopodobnie bardzo dużą moc. Więc w takim artykule potencjalnie jesteśmy w stanie wstawić dużo więcej linków, ponieważ dużo tej, tej mocy jesteśmy więcej w stanie przekazać. Czyli tylko to jest ciężkie do policzenia, to jest bardzo intuicyjne czy, czy subiektywne, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, że. Mamy taki artykuł, właśnie z takim tysiącem linków z największych serwisów na świecie. Wstawiliśmy tam 15 linków do innych artykułów. One wszystkie zbudowały sobie top jeden. No i prawda jest taka, że nie wykorzystujemy wtedy całości potencjału, bo moglibyśmy stawić jeszcze dwa razy więcej linków, i te dwa razy więcej linków też by zbudowało sobie to jeden. To jest oczywiście przerysowanie, to jest, jakieś, to jest, to jest, to jest uproszczenie tego, tego modelu, ale generalnie uważam, że ilość linków powinna zależeć w dużej mierze od tego, jaką moc gromadzimy w konkretnym adresie. I tą moc rozumiemy zarówno poprzez i linkowanie wewnętrzne, które prowadzi do tego artykułu, jak i poprzez ilość backlinków, które prowadzą do tego artykułu. Okej, okay. kolejne pytanie jest od Agnieszki. Agnieszka, co warto pyta, czy warto w długim artykule dawać spis treści w górnej części tekstu? Ach, jak bardzo warto, o jak bardzo warto, bardzo, oczywiście, że warto. Jeśli ktoś się zdecyduje na mój kurs, tam poświęcam temu zagadnieniu chyba 20 minut, dokładnie, przez 20 minut bardzo dokładnie omawiam, w jaki sposób taki spis treści powinien być wdrożony ponieważ jeśli dobrze wdrożymy taki spis treści, zapniemy tam linki do sekcji w odpowiedni sposób, to mamy szansę, że w wynikach wyszukiwania na odpowiednie zapytania z tego spisu treści będziemy, będzie nam się dodatkowy link w wynikach wyszukiwania pojawiał, albo czasem nawet cztery. Więc na zapytanie inne niż brandowe jesteśmy w stanie w wynikach wyszukiwania dzięki spisowi treści mieć wręcz takie site linki. I wtedy dzięki temu zwijamy konkurencję niżej, my się rozpychamy i dzięki temu to wszystko, to wszystko może nam przynieść lepsze, lepszą klikalność po prostu. Jeszcze, pytanie. O! Jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko tam dodam, e, jeśli chodzi o spis treści, ja nie jestem chyba zawsze takim zwolennikiem, żeby spis treści znajdował się zawsze tak jakby w tymie głównej szpalcie materiału. E, bo, on, bo wyobraźmy sobie taki fajny materiał, który buduje świetnie emocje, mamy super fajny tytuł, lead, który no buduje nam przepięknie emocje, zachęca do dalszego czytania i nagle przecinamy to takim taką sieczką listy punktowanej, więc nie w każdym przypadku, ale w niektórych przypadkach ja bym jednak sugerował, żeby spis treści znajdował się z boku, widoczny tak, żeby czytelnik widział, że tam jest spis treści, ale żeby znajdował się z boku. Idealnym rozwiązaniem może być nawet, że ten spis treści wręcz płynie wraz z tym, jak skrólujemy sobie stronę. I on płynie razem z nami. Dzięki temu w każdym momencie widzimy, w którym miejscu strony się znajdujemy. Jasne, okej. Okay, kolejne pytanie. Łukasz Popielew. Okej, okay, to pytając technicznie, dlaczego Google, Googlebot często trzepia się małych liter oraz elementów klikalnych, które są blisko siebie, a widać, że oddziela je akapit zdjęcia? Tyczy się to też y, tylko tematu mobilnego? Ponieważ Google jest tak doskonały jak algorytmy, które za nimi stoją, albo często ludzie, którzy te algorytmy pisali, one popełniają błędy, więc odpowiedź na to pytanie. Jest, 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 jest tylko jedna. Po prostu no nie zawsze wszystko jest idealne i nie jesteśmy w stanie nic poradzić na to. I tyle. No. Jasne, okej. Okay. Pytanie od Sebastiana. Sebastian pyta. Czy mapa serwisu portalu lub wykaz tagów na stronie ma sens i wpływ? Bo można powiedzieć, że to wewnętrzne farmy linków. O, nie, nie, wewnętrznych formy linków, to nie, absolutnie. Może tak, bo to, bo to jest kilka rzeczy. Mapa serwisu według mnie bardzo często może być bardzo istotnym elementem, szczególnie u wydawców, szczególnie w serwisach newsowych. Tak naprawdę bez mapy strony odbieramy sobie istotny kanał dotarcia przez Google Bota do naszych treści, do bardzo szybkiego dotarcia do naszych treści. Wyobraźcie sobie, że na... W sitemapach może przebywać, właściwie roboty Google z sitemap potrafią nie wychodzić. One są tam non-stop, cały czas przebywają. Więc i to powoduje, bo one wiedzą, że tam co chwilę się odświeża nam, nam, nam sitemapa, pojawiają się nowe adresy i nowe ścieżki dotarcia do nowych materiałów. Więc one stąd nie wychodzą i cały czas szukają nowych adresów. Więc taka mapa, serwis, taka sitemapa jest bardzo przydatnym rozwiązaniem. Natomiast w przypadku jeśli chodzi o mapę serwisu zbudowaną jako dokument HTML, ja uważam, że często takie podejście może być bardzo interesujące, jeśli mamy bardzo duże ilości adresów do zaindeksowania i mamy problemy z dotarciem do tych adresów w normalny sposób. Więc takie mapy pozwalają nam zaindeksować często bardzo szybko, bardzo ciekawe, bardzo duże ilości podstron. Ja dzisiaj bardzo często podawałem przykład Omni Calculator, pewnie to było widać. Robiłem to świadomie, żeby trzymać się tylko jednej marki. Na którym, za za którą zresztą ręczę, właśnie to poprzednie pytanie. Portal może nie, ale jeśli, chce, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda dobre SEO, to Omni Calculator ma dobre SEO pod każdym względem. Są błędy jak wszędzie, bo jest tak, jest tak jak z tym prokuratorem, który mówi: Dajcie mi, dajcie mi człowieka, znajdę paragraf, więc błędy też tam się jakieś znajdą, ale generalnie jest to bardzo dobrze serwis pod SEO zrobiony. No i ten serwis Omni Calculator ma taką mapę, właśnie HTML-ową, taką normalny adres URL, z którym jest lista wszystkich, wszystkich, wszystkich adresów na stronie. No i z tego adresu, Bot nie wychodzi praktycznie. Siedzi, na, siedzi tam non-stop, więc to nie jest złe dla strony. Ja bym tego nie traktował jako farmę linków. Podam Ci lepszy przykład. Mieliśmy raz w Zoomie, jak jeszcze istniał w takiej, w takiej formie, która, no, którą każdy znał, i był to bardzo duży serwis podobny do Google Maps, to mieliśmy taki tam właśnie pomysł, na stworzenie kilkunastu chyba, czy kilkuset milionów adresów z różnymi danymi, dość automatycznie generowane i tak dalej. No i był problem, jak to zaindeksować. Sidemap, taką sitemapą praktycznie się nie dało tego zrobić. No, tych sitemap trzeba było strasznie dużo. My zrobiliśmy trochę tych sitemap, ale jak zobaczyliśmy, że odkrywalność tych sitemap przez Google Bota jest na poziomie 1%, no, to to przestawało mieć sens. Więc zaczęliśmy właśnie robić, stwierdziliśmy, że zrobimy taką mapę, która będzie jednocześnie prawie, że artykułem. Zrobiliśmy serwis, który jest mapą serwisu. I wyobraźcie sobie, że zaczęły się te mapy indeksować te, te, i one były, mało tego, zrobiliśmy to tak, żeby one były przydatne dla ludzi. To też było bardzo ciekawe. Czyli zrobiliśmy taki no, naprawdę silny lifehack. Mieliśmy taką mapę, niby to można powiedzieć, że to była farma linków, przydatne dla ludzi. Tam było dużo danych teleadresowych o różnych pojach, które w konkretnych miastach się znajdowały. A jednocześnie budowaliśmy sobie świetną farmę, świetną mapę, w których można było umieszczać wizytówki, czy inne strony, czy inne rzeczy, które nam, nas interesowały. Okej, okay, mamy kolejne pytanie. Od Marcina. Czy unikalność grafik ma znaczenie? Czy lepiej będzie się pozycjonować serwis z samymi unikalnymi nigdzie, indziej niepublikowanymi zdjęciami w porównaniu do zdjęcia Stoka? Powiem ci szczerze, że ja ten temat aż tak bardzo nie mam odkryty. Jeśli, znaczy wiesz, spójrz na to logicznie, sam artykuł, wam, że będzie się dobrze pozycjonował bez względu, czy będzie miał takie samo zdjęcie jak, jak inne serwisy, czy też nie. Jeśli pytasz o Google Image, pytanie, jaki, jaki procent Twojego ruchu stanowi na stronie i czy warto się tym przejmować kurczę, no trzeba by to biznesowo po prostu policzyć, czy to się opłaca, żeby. Czy ilość ruchu, który uzyskam dzięki temu, że do każdego materiału będę miał unikalne zdjęcie, będzie na tyle duża, że pokryje mi koszt zakupu tych zdjęć albo ich zrobienia. Więc tu powinniśmy do tego podejść w ten sposób, mi się wydaje. Czy ma jakieś znaczenie? No Google potrafi rozpoznawać grafiki, więc jakieś znaczenie może mieć, ale nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek zrobił testy, które potrafią jednoznacznie pokazać, że unikalna grafika ma znaczenie. Na pewno może mieć znaczenie unikalna grafika w przypadku serwisu, który publikuje materiały do Google News czy do Google Discover, albo liczna to, że dostanie się do Google Discover. To tam rzeczywiście unikalność grafik może mieć jakieś znaczenie. W pozostałym typie serwisów, tu mówię, kwestia policzenia biznesowego, czy nam się to po prostu zepnie. Okej, okay, my tutaj o technicznym SEO, o różnych szczegółach dotyczących SEO, a mamy takie pytanie od Tamary: Czy SEO nie jest nachalne dla czytelnika? Jestem polonistką, pisałam teksty opisujące projekty domów dla zaprzyjaźnionej pracowni architektonicznej. SEO, frekwencja fraz bardzo mi była pomocna. I to dla polonisty była niezła zabawa słowna. A tu taki zarzut, nie czytelnika moich tekstów, ale informatyka. <laughs> czy SEO? to od nas troszeczkę zależy, czy SEO będzie nachalne dla czytelnika, czy nie będzie nachalne. Mi się wydaje, że troszkę starałem się dzisiaj właśnie powiedzieć, że nigdy SEO nie powinno wygrać z biznesem, a tym samym z użytkownikiem, z jakością dla niego. Według mnie początek praktyki SEO przy, przy copywritingu zawsze będzie powodował, że będziemy troszeczkę. Pisać sztucznie, ale z czasem to doświadczenie, którego będziemy nabierać, będzie tak, wejdzie nam w krew, i to będzie naturalne, że my będziemy wplatać te elementy SEO bez najmniejszego z... Uszczerbku Uż dla użytkownika. Więc tak naprawdę, nachalność SEO dla czytelnika zależy w głównej mierze od nas, od nas copywriterów, od nas wydawców, a nie od samego użytkownika. No, przykład, te niedzielę handlowe, które dzisiaj pokazałem na zdjęciu, to jest przykład nachalnego <laughs> SEO dla czytelnika. Przerysowany oczywiście. E, natomiast, e, no, ja uważam, że dla się, zobaczymy właśnie na one, tam gdzie, no robiliśmy warsztaty regularnie, co kilka tygodni z ludźmi pracowaliśmy, mieliśmy osoby, które tylko z tym redakcjami pracowały nad tym SEO, po to, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby trzymało się kupy, żeby nikt nam nie zarzucił, że spamujemy. Więc tak da się to robić. Czasem idealnym firewallem dla takiego jest dobry wydawca, znaczy wydawca redakcji jednej. Przykład, no, gadamy z tymi redaktorami, mówimy im, jak pisać, i nagle, a wydawca stoi z boku i widzi: Ej, ludzie, przeginacie, nie będziecie tak robić. Pomimo, że wtedy się wkurzaliśmy, seo się wkurza, denerwuje, bo on by chciał więcej, bo chce dowiedzieć swoje KPI, chce dowiedzieć cele, chce, chce no, swoje ego poprawić, dowożąc więcej ruchu. Wydawca to blokuje i czasami to jest najlepszy firewall, dlatego, żeby nie robić baboli, żeby nie robić, po Złych treści. Jasne. Okej, okay, kolejne, kolejne pytanie mamy ponownie od Sebastiana. Sebastian pyta, czy budowanie mechanizmu podobnego do ad-context na własnych stronach pomaga, czy przeszkadza? Chodzi o wyszukiwanie odpowiednich fraz i łączenie w odpowiednie miejsce na naszych stronach. Przepraszam, nie, muszę zobaczyć, ja sobie szybko to zobaczę, czym jest ad-context, bo ten. Nie potrafię za bardzo połączyć pytania. Może, słuchajcie, może na razie inne pytania, ja sobie szybko zobaczę. Jasne. E, dobrze, to kolejne pytanie jest od Agnieszki. Agnieszka pyta, jakim narzędziem polecasz zrobić linkowanie wewnętrzne? <śm> Polecam je zaprojektować samodzielnie. Według mnie nie występują niemal na rynku narzędzia, które potrafią zrobić ten proces dobrze. Ale wiem też, że wielu SEO-owców w tym momencie, czy firm, które zajmują się SEO, pracuje nad takimi narzędziami, bo wiele osób widzi, jakie, jakie problemy stwarza brak linkowania wewnętrznego. Są różne wtyczki na przykład do WordPressa, które pomagają budować linkowanie wewnętrzne, ale nie znam żadnej, która robiłaby to w prawidłowy i dobry sposób, ponieważ ilość czynników, żeby zrobić to naprawdę dobrze, jest tak duża, że, no kur taka wtyczka nie jest w stanie tego zorganizować, ponieważ taka wtyczka musiałaby właśnie brać pod uwagę ilość linków wewnętrznych, musiałaby zeskrypować cały nasz content, zobaczyć ile jest linków wewnętrznych, zobaczyć ile jest backlinków, zobaczyć jaki jest potencjał fraz, do których linkujemy, po to, żeby nie przepalać zbędnie linków na przykład na frazy, które, są, które mają po 100 wyszukiwań miesięcznie, czy po 150 wyszukiwań miesięcznie. Kiedy możemy poświęcić tą miejscówkę na linka, na, na przykład na frazę, która ma 10 tysięcy wyszukiwań miesięcznie i tam uderzyć bardziej. Więc mechanizmy wagowania tego, to są tak skomplikowane rzeczy, że no, sądzę, że jeszcze chwilę nam zajmie zanim takie narzędzie, które naprawdę, po którym się seowcy będą potrafili podpisać powstanie. Więc sądzę, że póki co tym, co powstaje, to są wewnętrzne te inicjatywy różnych wydawców, różnych mediów i wiem, że media niektóre mają takie narzędzia. Przy czym no, wiadomo, tam są większe budżety. Działamy w bardzo hermetycznym środowisku, które jest zrozumiałe i stabilne, więc nie produkujemy narzędzia, które musi działać wszędzie, ale produkujemy narzędzie, które musi działać tylko w naszej infrastrukturze, więc to już ogranicza nam istotnie bardzo koszty. E Ponadto znamy naszą infrastrukturę, możemy sobie bezkarnie testować wielokrotnie, więc tak naprawdę dzięki temu koszty stworzenia takiego narzędzia wewnętrznie dla tych podmiotów, które mają duże budżety na takie rzeczy, no póki co jest tą dominującą praktyką. I, no i niektórzy wydawcy takie rzeczy rzeczywiście mają. Okej, okay, nie wiem, co wracamy do pytania Sebastiana. Czy e, idziemy, lecimy dalej z pytaniami? Chodzi o ten ad kontekst. Kurde, muszę to znaleźć. Nie, nie znam tego. Przepraszam, na wszystkim się muszę znaleźć. Nie o znacka. nie, złapaliśmy, słuchajcie, papaseo. Na błędzie. Na, na błędzie. Nie, niesamowite. Okej, okay, mamy w takim wypadku pytanie od Dominika. Dominik pyta, co myślisz o Infinity Scroll na artykułach? Oczywiście mhm. wszystko zależy od wdrożenia, ale czy dobrze wdrożone przynosi efekty? To znaczy, pytanie, co, co rozumiemy efekty. Nie rozumiem, jak, w jaki sposób Infinity Scroll miałby przynosić jakieś wymierne, dodatkowe efekty. E, może tak. Jeśli mamy Infinity Scroll, e, który JavaScriptowo doładowuje tony materiału i to się w ogóle nie pod jednym adresem URL, czyli jesteśmy w stanie naprawdę mieć takie rzeczywiste Infinity Scroll, to to nie jest dobre dla SEO, ponieważ jako, że Google coraz lepiej potrafi czytać JavaScript, to o ile odpowiednio nie przyblokujemy dla niego te, 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 takiego czegoś, no to mamy pewien problem, że pod jednym adresem strasznie zniszczymy sobie takby przekaz, czyli cel tej naszej frazy kluczowej, bo tam się będzie pojawiało mnóstwo artykułów, więc to nie jest do końca dobre, ale jesteśmy w stanie zrobić za pomocą takiego pseudo Infinity Scroll, e, nawigację taką, która dla użytkownika wygląda dokładnie jak Infinity Scroll, ale z poziomu technicznego jest ona podzielona, czyli powiedzmy dochodzę do pewnego do, powiedzmy dochodzę do końca treści, doładowuje mi się 3, 4, 5, 6 jakichś bloczków z innymi powiązanymi materiałami i potem jeśli niżej zjadę, to dla użytkownika pojawia się następne 20, 30 materiałów, ale technicznie w adresie URL zmienia się ten adres na nowy i mało tego, fizycznie też pojawia nam, się, pojawia nam się paginacja, prawda? Czyli pojawia nam się przejść do strony drugiej, która jest widoczna dla użytkownika, ale on nie musi w to klikać. I dzięki temu, zachowując wszystkie cechy Infinity Scroll, możemy zrobić zwykłą paginację z normalnymi adresami. I wtedy to jest dobre, wtedy to ma sens z punktu widzenia, z punktu widzenia wyszukiwarek, z punktu widzenia gogla. W przeciwnym wypadku, robienie takiego Infinity Scroll'a może raczej przynieść nam czasem więcej złego niż dobrego. Okej, okay, mamy kolejne pytanie. Hmm, czy dzielenie artykułów na sekcję section ma duże znaczenie? Nie, w ogóle nie przywiązywałbym zbyt dużej wagi na tym etapie do HTML5. Sądzę, że żeby Google zaczął uwagę zwracać na HTML5, potrzebne nam jest jeszcze troszkę czasu. Po to, aby jak najwięcej stron było w HTML5. Mało tego, uważam, że to może nigdy nie nastąpić, ponieważ. To miało sens, czy miałoby sens jeszcze kilka, czy nawet kilkanaście lat temu, kiedy Google nie potrafił tak dobrze jak dziś krawlować stron i rozpoznawać tego, co się na nich znajduje. Dziś tak naprawdę potrafi robić to bardzo dobrze, radzi sobie z tym naprawdę nieźle, więc on tak naprawdę nie potrzebuje tego HTML-a. niczego. Więc być może nigdy w życiu nie będzie wymagał od właścicieli, od webmasterów, aby wdrażali rozwiązania, które im są też niepotrzebne. Czyli zaangażowałby pół świata, wygenerował mnóstwo strat, kosztów, mnóstwo firm koszty na to, żeby optymalizować swoje serwisy na siłę. Ani na przykład przy okazji wdrożenia, tylko po to, bo to jest widzi się. Więc na chwilę, obecną, na chwilę obecną na to w ogóle uwagi nie zwracam. Okej, okay, kolejne pytanie. Tomasz pyta, od czego zależy szybkość indeksowania artykułu w wyszukiwarce? U wielu wydawców dzieje się to błyskawicznie. Zastanawiam się, jak można uzyskać taki efekt. Zależy w górnej mierze od reputacji i od, od reputacji naszego serwisu i bardzo mocno zależy też od tego, w jaki sposób mamy poukładaną naszą strukturę na naszym serwisie. Jeśli mamy dobrze poukładaną strukturę, w której dostęp do treści jest bardzo łatwy, w której dokument jest możliwie lekki, łatwo da się czytać, jeśli mamy pozapinane sitemapy, jeśli Google z innych źródeł, Googlebot bardzo często zapisuje sobie informacje, o kurde, jestem, byłem tu godzinę temu, nie linka, już teraz jest link do tego artykułu w tym serwisie, to wtedy sobie buduje informację, aha, tam warto często być. Im częściej będziemy tego bota mieli na naszej stronie, tym częściej będzie indeksował nasze materiały. E, więc e, mało tego, im lepiej będziemy mieli rozplanowane linkowanie wewnętrzne, czyli im łatwiejsza będzie do rozpoznawania struktura dla Google Bota, tym też możemy wpływać na to, w jaki sposób będą indeksowane, indeksowane nasze materiały. To tak w największym uproszczeniu. E, kolejne pytanie od Pawła. Paweł chciałby wyświetlić graf całego swojego serwisu, aby ocenić wizualnie, jaka jest cała struktura oraz która strona linkuje do której. Jakie, jakie narzędzie polecasz do tego celu? Wiesz co, ja korzystam Ja korzystam z dwóch narzędzi, ale ostatnio chyba tak się przesiadłem właściwie tylko już na jedno. W Screaming Frog, pomimo że nie oferuje takich funkcjonalności, jak budowanie grafów, bo też to nie jest aż tak potrzebne. Więc dla większości serwisów nie da się czytelnego grafu zbudować, są zbyt skomplikowane. ja drugi serwis, którym, którym buduję takie grafy całego serwisu, to jest Sidebelb. I bardzo lubię Sidebelba i korzystam najczęściej właśnie w tym momencie już z Sidebelba. Czasami posiłkuję się też Screaming Frogs a o Spider. Następne pytanie od Łukasza. Czy w bloku sklepowym lepiej linkować z blog Posta do konkretnych produktów, czy lepiej do kategorii produktowych? Czy to obu? No to wszystko zależy od celu, jaki stawiasz przed tym, przed tym blogpostem. E, może mieć sens linkowanie do, jeśli twoja treść nawiązuje bezpośrednio do produktów, na przykład, nie wiem, opisujesz, nie masz treść z, na blogu z rankingiem pralek, no to jest logiczne, że będziesz linkował do konkretnych produktów, e, co nie przeszkadza też, żeby zalinkować do całej kategorii, jeśli no, jakiś tam tekst, kawałek tekstu w tym rankingu walnąć, i powiedzieć, jeśli chcesz zobaczyć wszystkie pralki, no to zobacz sobie ten link i tyle. Więc to wszystko jest kwestia przypadku, konkretnego przypadku. Kolejne pytanie. Przemek pyta, czy śladi mają realny wpływ na potencjał SEO danego artykułu? Jeśli tak, to jak duży? Pff. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Musiałbym to przemyśleć. To, są, no to jest to drugie pytanie, ad kontekst to by było drugie pytanie, które musiałbym się chwileczkę zastanowić i dopiero na nie odpowiem. Więc może umówmy się, że takie pytania sobie zapiszemy. Ja spróbuję potem, czy na Facebooku, czy w jakiś inny sposób skontaktować się i odpowiedzieć, ok? Jasne, my w tym momencie zadajemy pytania wybrane z Facebooka. Te pytania dalej na Facebooku są, więc jeśli miałbyś, miałbyś chwilę no, po południu, pewnie, pewnie byłoby miło. Gdyby... Jasne, jasne. OK, to mamy jeszcze kilka pytań, pytań tutaj wybranych. Łukasz pyta, w jaki sposób przyspieszyć indeksowanie się treści newsowych, jeśli już została wdrożona mapa witryny dla najnowszych treści? W jaki sposób przyspieszyć indeksowanie dla treści newsowych? Przede wszystkim. <küh> e wypracować wypracować w serwisie taki potencjał budowy newsów, żeby Google bot jak najczęściej ten newsowy jak najczęściej je odwiedzał. Chodzi o to, że te treści tym częściej będą indeksowane, Im większy, im większy ranking dla naszego serwisu będzie Google News. Czyli od czego powinniśmy zacząć? Przede wszystkim od tego, żeby starać się jak najbardziej pokrywać zakres tematyczny, w którym, w którym, w którym uczestniczymy. I to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy. Druga sprawa to już, teraz, to już jest duży temat, bo też chętnie. Nie, nie, nie wyrobię się teraz, to jest za duży temat. Chodzi o to, że można też w odpowiedni sposób zachęcać to do częstszego odwiedzania odpowiednimi aktualizacjami treści. Jeśli bot będzie widział te aktualizacje w odpowiedni sposób, odpowiednio często, to on będzie, on będzie coraz częściej nas odwiedzał. Więc to jest też taki jeden model, który można, to jest, to jest zbyt skomplikowane, żeby to opisać tutaj w, wiesz, w, ciągu, w ciągu dosłownie pięciu minut. Więc tu już będę chyba zachęcał do kursu, w kursie będzie taki moduł Google News, w którym będę bardzo szczegółowo o lifehacki omawiał, jakie można stosować w Google Newsie i tam pewnie sobie to przerobimy. Okej, okay. pytanie od Dominiki. Dominika pyta, czy ma znaczenie, jak wysoko w treści jest wideo? Czy ważny jest jednak kontekst no, pewnie warto zachować jakiś kontekst, ale też nie skupiałbym się bardzo, że to musi być super kontekst zachowany, czyli jeśli wideo nazywa się, nie wiem, bułka maślana, to też tekst musi być wokół bułka maślana. Czy wideo powinno być wysoko? Nie, wideo powinno być tam, gdzie jest jego miejsce, czyli tam, gdzie najbardziej wpisuje się w potrzeby tego materiału. Nie skupiałbym się bardzo na, na wysokości. Chyba że, chyba, że, no. Nie, nie widzę, nie widzę potrzeby, żeby jakoś... Istotnie, nie, nie, nie. Chciałem coś powiedzieć, ale to by było głupie. E, więc nie, nie widzę, nie widzę potrzeby, żeby skupić się szczególnie na tym, czy wideo ma być bardzo wysoko. To jest kwestia od tego, jaką stylistykę przyjmujemy na naszym artykule. E, I jaka jest, jakie wynika, jakie jest zapotrzebowanie na to, na to wideo w naszym materiale? E, Okej, okay, pytanie od Agnieszki. E, Agnieszka pyta, czy notek prasowych i wymienianie w nich nazwy strony wzmacnia SEO. Bez linków. Czy przedruki notek prasowy nie, w w nazwy strony wzmacnia SEO? Pruf. Hipotetycznie może. Ma szansę. Nawet jeśli tylko jest. Na, na, nawet jeśli tylko jest tam brand bez linku, ma szansę to jakoś wzmocnić. Mówi się o tym EAT, że jakoś tam to działa. Cię, że EAT nie, nie za bardzo wierzę. To z tej dokumentacji dla, 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 dla użytkowników jakoś nikt nigdy nie pokazał dokładnych testów i nie udowodnił skuteczności tego, tego modelu. Natomiast no, można, można założyć hipotetycznie, że w bardzo minimalnym stopniu, nie, no, gdzieś to może, mm, jeśli mamy dość, może tak, w ten sposób to ujmę, jeśli prowadzimy dosyć agresywne działania e, link-buildingowe, to tego typu linki mogą, umówmy się, tak w cudzysłowie, łagodzić ten profil, prawda, czyli unaturalny jest nam ten profil. E, ponieważ Link, który nie występuje w postaci href i tak dalej, nie jest linkiem, więc tak naprawdę no, nie ma prawa przenieść takiej czystej reputacji z, z punktu widzenia SEO. Więc to może działać pośrednio na naszą korzyść, ale nie bezpośrednio. Uh, jasne, okej, okay, mamy jeszcze jedno pytanie. Um, ponownie Przemek pyta, czy są jakieś sposoby na podniesienie widoczności serwisu w innych kategoriach niż ta, której dotyczy serwis? Pytam pod kątem Google News i Google Discover. Uh, czy serwis o zdrowiu ma szansę na przykład wybić się w newsach politycznych i odwrotnie? Mm, ma troszkę szansę. Y Pytanie, znaczy, tylko czasami to może być proces, który będzie trwał bardzo dużo czasu. Przykład, podam Ci serwis, który wciągnąłem. Zobacz sobie serwis Dzień Dobry TVN. E, jego mi się udało tam w ciągu kilku tygodni wbić do Google Newsa i zauważ, że tam pojawiają się treści medyczne, polityczne, takie lifestyle'owe, gospodarcze, tam jest dosłownie wszystko. Więc dać się da, e, kwestia, żeby po prostu wy... Wyodrębnić sobie w tej sekcji newsowej, tak by kategorie, które będą stricte tematyczne i będą poruszały się w, stricte, no, w swoich kategoriach tematycznych, i wtedy rzeczywiście możemy taki efekt osiągnąć. To jest, jest to, znaczy fizycznie jest to możliwe i osiągalne, i podałem przykład, że tak się da. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Kolejne, yy, Mamy kolejne pytanie. Jaka jest twoja opinia o sekcji fak w tekście? Czy jest sens dawać go w pierwszych partiach tekstu, żeby zwiększyć szansę na ich wyświetlanie w serpach? Miejsce, wyświe... miejsce wyświetlenia się sekcji FAQ, nie... robiliśmy takie wdrożenie w jednym serwisie, według mnie nie za bardzo, albo przynajmniej nie jest zbadane, nie zbadałem, nie znalazłem żadnych dowodów na to, że miejsce, w którym znajduje się w tekście FAQ, może mieć wpływ na to, że on się pojawi w serpach albo nie. Natomiast, jeśli pytasz o samą opinię o sekcji FAQ w tekście, no to jest ciekawa sprawa, bo to jest kolejny element, który pozwala przesunąć konkurencję w dół, zwiększyć naszą przestrzeń, ale też trzeba do tego umieć podchodzić Sprytnie. Na czym polega ta sprytność, że jeśli my w tym fak damy całego siebie, wszystko, po prostu na talerzu, ser duch na talerz, no to doprowadzamy do sytuacji, w której użytkownik, który to zobaczy, rozwinie, przeczyta, powiedzmy, jaki sens będzie miał, żeby wchodził na stronę. Przestanie mieć to sens. Więc też trzeba umieć to rozsądnie robić. E, jasne, jasne. Już lecimy z, z kolejnymi pytaniami. Bo Jeszcze i... trzy umówi. Jeszcze umówi się, trzy, ok? Okej. Okay. No to zadajmy pytanie od Szymona Słowika. E, Szymon, tak, no Szymon Słowik pyta o to: padina, padinacja na stronach kategorii, a linki kanoniczne w serwisach newsowych, gdzie treści szybko się dezaktualizują, a strony kategorii same w sobie są wartościowymi stronami docelowymi, ściągającymi ruch. Jaką zasadę wyznajesz? Self-canonical na każdej padinowanej stronie, czy kanonical na pierwszą? A może no index? Na pewno nie no indeks. Ja uważam set canonical do samego siebie. To jest najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji. Na, w ogóle jako, że Szymon tu się pojawił, to jest członkiem jednej grupy, którą chcę bardzo pozdrowić. Jest taka nasza grupa, nazywa się SEO ofensywnie, gdzie w kilkudziesięciu one tajna, Tam się nie można dostać. Tam można zostać tylko zaproszonym. I to jest grupa, na której często wymieniamy się bardzo ciekawymi informacjami, więc Szymon pozwól, że podebatujemy sobie tam jeszcze szerzej o tym, OK. I pozdrawiam bardzo serdecznie grupę, grupę ofensywnie. Okej, okay, pytanie, pytanie o tak mieszkin, już przedostatnie. Czy wstawienie tabel w artykułach jest docenienie, doceniane przez Google? Oczywiście pasujących merytorycznie do treści artykułu. Do, to jest ciekawe, doceniane. Tak, jest doceniane, tylko czy to docenienie nam się przełoży na korzyść czy szkodę, to już jest inna sprawa. Przykład: no, wstawienie tabel może powodować, że pojawi nam się direct answer. Czyli. Jakby taka, taka pozycja top zero, niektórzy ją nazywają, czyli na konkretne zapytanie użytkownika, oprócz tego, że pojawiają się normalne wyniki wyszukiwania, e, to jeszcze na samej górze pojawia się jakby odpowiedź na to pytanie zaciągnięta z konkretnej strony. I tą odpowiedzią może być kawałeczek tekstu z naszej strony, może być lista punktowana, a może być też właśnie tabela. E, tylko że zaciągnięcie tej tabeli może powodować, że użytkownik odpowiedź na swoje pytanie znajdzie już na poziomie właśnie tej tabeli, którą Google z naszego serwisu zaciągnął, więc tak naprawdę może skończyć. Zakończyć to wyszukiwanie już na poziomie naszego serwisu. Więc tak, tabele mogą być przydatne z punktu widzenia SEO, z punktu widzenia i Google docenia to. Natomiast jeśli trzeba to robić z odpowiednio i z głową, żeby nie zrobić sobie więcej szkód niż pożytku. Okej, okay. ostatnie pytanie zatem ostatnie na jakie odpowiemy w czasie tego, tego webinaru, później te pytania zostaną w komentarzach na Facebooku i być może uda się także na nie odpowiedzieć. Marek pyta, jak indeksować całkowicie nowe strony, kiedy nie ma opcji indeksowania w Google Search Console? No Jest to trochę problematyczne. No przede wszystkim odpowiednie linkowanie. Czasami niektórzy próbują przez 301-ki to robić, czyli robią przekierowania 301 z innych artykułów po to, żeby zaindeksować, zaindeksować jakiś konkretny. Czasami to może zadziałać. I tyle. Przyznam, że też musiałbym zastanowić się, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Więc to też, to jest trzecie pytanie, na które też pomyślę chwilkę i spróbuję odpowiedzieć też poza już naszym webinarem. Jasne. Y Wow, okej, okay. uh, w takim wypadku. Ja Ci chciałam pięknie podziękować. Ja jestem w, ja jestem w całkowitym szoku. Ja Mamy dwie godziny transmisji, prawie 300 osób na dalej live z nami. Dwie godziny mega, mega wiedzy o, o SEO dla wydawców, ale myślę, że nie tylko wydawcy z tego, z tego skorzystali. Na dole macie pasek z kodem rabatowym. Tak jak wspominaliśmy, tak jak Grzegorz wspominał, on działa tylko dzisiaj do północy na stronie papaseo.com, więc jeśli chcecie jeszcze więcej Grzegorza pooglądać. I posłuchać. Myślę, że dużo, dużo więcej niż dzisiaj. To jest idealna opcja, żeby sobie, żeby sobie z tego kodu skorzystać. Za chwilę Wam powinien ten pasek na Facebooku właśnie wyskoczyć. I tak, i myślę, że dwie godziny, dosłownie za dwie minuty, nam wybiją dwie godziny transmisji. Także ja Ci mega, mega dziękuję za tę za wiedzę, którą z nami się podzieliłeś. Ja dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję również LinkHouse za zaproszenie. Bardzo przyjemne to dla mnie. jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo użytkownikom, naszym słuchaczom dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że no chociaż jedną dwie rzeczy wyciągnęliście z mojej wiedzy i będzie ona przydatna dla was. I tyle. No i pewnie zobaczymy się jeszcze kiedyś na takim podobnym webinarze. Czemu nie? A tymczasem, tak jak powiedziała Kinga, bardzo zapraszam do kursu Papaseo z dzisiejszym właśnie rabatem, co ważne w tym momencie, ten kurs, jeszcze może tylko słówko o tym kursie, ten kurs nie jest czymś, co już istnieje w całości, taki jest zamysł biznesowy od początku, że on będzie powstawał cały czas, właściwie nigdy nie skończy się jego powstawanie, ponieważ branża seo zmienia się tak dynamicznie, że cały czas można dogrywać nowe odcinki. W tym momencie nagrane jest około 7 godzin materiału, 17 czy 18 odcinków już w tym momencie jest. Głównie związanych z treściami, z tym, jak, w jaki sposób budować treści. Za chwilę będą pojawiały się odcinki dotyczące researchu fraz kluczowych oraz samych fraz kluczowych, w jaki sposób je selekcjonować dla serwisu. I tak systematycznie będziemy się przenosić do kolejnych modułów. Następnym modułem będzie linkowanie, linkowanie wewnętrzne, backlinki, Google News, technologia w SEO, która z bardzo wielkim, obszernym działem, który będzie miał prawie 60 odcinków. Więc. To będzie bardzo kompletny kurs, który będzie miał ponad 300 odcinków w takim pierwotnym założeniu, a sądzę, że docelowo w ciągu kilku lat, nawet dużo więcej. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo serdecznie polecam. Jasne, kod macie, macie w komentarzach, macie też komen w tym momencie kod wyświetlony na ekranie. Pamiętajcie też o ofertach w Link House. jest ich ponad 2000, tysiące, będzie jeszcze więcej, więc myślę, że coś, coś na pewno ciekawego do sprawdzenia w czasie weekendu. Nagranie webinaru zostaje na naszym Facebooku, będzie też dostępne na naszym YouTube, prawdopodobnie nawet w lepszej jakości. I chyba tyle, Krzysztof. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć do naszych widzów? Ojej, no i mówię, już podziękowałem, już bardzo podziękowałem. To już, to, już chyba, to już chyba tyle. Dziękuję. Przyznam, że dawno nie byłem w tak długim webinarze. Dla mnie był wyczerpujący naprawdę, bo chciałem dać siebie naprawdę wszystko, żeby w jak najkrótszym czasie jak najwięcej tej wiedzy przekazać. Więc jestem po prostu wyczerpany. Stąd może, to, może, może te zwiechy, w których nie potrafiłem na kilka pytań odpowiedzieć, po prostu potrzebuję chwilę czasu, żeby przemyśleć, żeby na nie odpowiedzieć. Ja sobie sam ten webinar obejrzę. Jeśli w, którymś, w którymś odpowiedzi na pytanie popełniłem błąd, to też postaram się na Facebooku w komentarzach sprostować to, jeśli gdzieś potrzebuję coś dopowiedzieć albo poprawić. Jasne. Dziękuję Tobie, dziękuję naszym widzom i, i mam nadzieję, że do zobaczenia bardzo bardzo niedługo. Do zobaczenia, papa. Seo. Pa.